Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, świadomym życiu, uważności, etycznej modzie czy psychologii. Dzisiaj powraca Wasz ulubiony gość i muszę przyznać, że też jest to mój duży faworyt podcastowy. Kobieta, której przedstawiać nie muszę, czyli dr Joanna Podgórska, dla mnie po prostu Asia, ale przede wszystkim u mnie występuje jako ekspert. Asia jest biologiem, neurobiochemikiem, ekspertką od wszystkiego, co związane z neurobiologią i psychosomatyką, szczególnie w kontekście diety. Miałyśmy z Asią przyjemność nagrywać razem już 5 razy i zapraszam Was serdecznie do przesłuchania starszych odcinków, bo w pierwszym mówiłyśmy o restrykcji kalorycznej, o poście przerywanym, czyli słynnym teraz IF-ie, Intermittent Fasting, o przebodźcowaniu i nadmiarze w kontekście naszego odżywiania oraz o detoksach i ketozie, czy też diecie ketogenicznej. Za to w naszej 4-odcinkowej serii, którą nazwałyśmy Dobrze Wiemy przez J, bo dobrze jemy i dobrze wiemy w jednym, poruszyłyśmy temat neuroprzekaźników, czyli tego, jak działa chemia w naszym mózgu. Inny odcinek był poświęcony chorobie Alzheimera i temu, jak możemy jej zapobiegać. Dalej mówiłyśmy też w moim ukochanym odcinku o śnie i rytmie dobowym oraz o tym, czym jest stres i jakie są konsekwencje posiadania podwyższonego poziomu kortyzolu. Sporo było tych tematów, ale my zdecydowanie jeszcze się nie nagadałyśmy. Oczywiście w opisie Was odsyłam do wszystkich tych archiwalnych odcinków, bo one są nadal aktualne i uważam, że to jest naprawdę super źródło wiedzy. Ale dzisiaj mamy dla Was coś nowego, nadal oczywiście w klimacie zdrowia i wellnessu, bo mowa o suplementach. Także dowiemy się, czym są suplementy, kto powinien je stosować, jak wybierać produkty, w jaki sposób je dawkować i kiedy brać. Zgłębimy temat suplementacji w przypadku diety roślinnej i polecimy Wam sprawdzone przez nas produkty. To będzie bardzo długi odcinek, bo on trwa 1,5 godziny, ale bierzcie notes i naprawdę zapisujcie to, co jest dla Was istotne, bo wydaje mi się, że możecie wyjść lub zakończyć słuchanie naprawdę ze sporą dawką informacji, które możecie od razu zaimplementować do swojej codziennej rutyny. Także jak zawsze dużo wiedzy od Asi, a w bonusie mam dla Was odcinek w wersji wideo, który możecie obejrzeć na YouTubie. Zapraszam serdecznie. Asiu, cześć. Cześć Karolka. Witam Cię po raz kolejny w moim podcaście, tak. I w ogóle jesteś oczywiście najczęściej występującym w moim programie gościem, także ja się bardzo cieszę, że w końcu po kilku miesiącach wróciłyśmy do wspólnych działań. Miało to być już ostatni odcinek ostatnio, a jednak... Nie, bo jakby jeszcze nie wiem, czy to jest ten moment, kiedy zdradzimy, co w ogóle się będzie działo w naszej kolaboracji, ale to dla wszystkich zainteresowanych naszym duetem to działamy i będzie się działo. Natomiast dzisiaj na tapecie suplementy. Temat, który dla mnie jest dosyć nowy, a Tobie jest bardzo bliski i myślę, że o suplementach to w ogóle mówi się w społeczeństwie od lat, tak? I wielu osobom to się kojarzy z jakąś multiwitaminą. Część osób uważa, że to jest suplement diety, czyli odchudzanie. Dla innych to jest coś, co jedzą sportowcy. Więc wniosek jest taki, że za bardzo nie wiemy, czym są te suplementy. Ale wszyscy łykamy. Tak, wszyscy coś tam lubią łykać, do końca nie wiemy co. Czym są suplementy? Proste pytanie. To w ogóle dzień dobry, witam Cię Karolka jeszcze raz. Jeśli chodzi w ogóle o to, co powiedziałaś na początku, to że wszyscy wiemy, że suplementy istnieją, wszyscy je łykamy, wszyscy je kupujemy. I jakby na dowód tego mogę przytoczyć taki raport chyba z 2018 roku, w zasadzie wynik tego raportu, który wskazał, że 83% Polaków się suplementuje. I rynek, który był w 2018 roku, to był prawie 13 miliardów złotych na suple. Jesteśmy w ogóle potentatami, jeśli chodzi o Europę, więc suplementujemy się wszyscy.
Natomiast po pierwsze też to, co wykazała kontrola NIK-u, w bardzo dużej większości suplementujemy się preparatami, które nie do końca powinny w ogóle być dopuszczone czasami do obrotu, o czym zaraz powiem, jak zweryfikować dobry suplement. I suplementujemy się też tak trochę bez sensu, to znaczy nie mając wiedzy na ten temat, najchętniej to wiadomo, dla wygody łykamy wszystko naraz, nie wiem, wieczorem przed spaniem popijamy to jeszcze jakimś tam sokiem albo w ogóle nie zważamy na te wszystkie elementy, no więc tak naprawdę wyrzucamy trochę pieniędzy w błoto, dla zdrowia nie do końca to musi być korzystne, czasem nawet może być wyjść na gorsze, więc super ważny temat tak naprawdę, wydaje mi się. I czym w ogóle jest suplement diety? Bo rzeczywiście diety, jak już słyszymy słowo dieta, to można nam się kojarzyć, że z jakimś odchudzaniem, albo no bo w ogóle dieta kojarzy nam się w większości z odchudzaniem, a nie zamiast z tym, nie z żywieniem. Dokładnie, a nie z jakimś modelem żywieniowym, więc rzeczywiście przyjęte zostało tak, i jeżeli chodzi o pojęcie, to suplement diety jest to po prostu związek mineralny, witamina lub jakaś substancja aktywna, która będzie jakby dodatkowo będzie uzupełniać naszą normokaloryczną dietę. Czyli suplement diety ma być to coś, co dietę wzbogaca, ale absolutnie ma nie zastępować dobrze zbilansowanej diety. I to jest podstawa i też taka informacja na dobrym suplemencie zawsze powinna się znajdować, że suplement diety nie stanowi substytutu dobrze zróżnicowanej diety. Ja myślę, że to są takie dwa mity. Jeden to by było, że suplementuje, a jem cokolwiek, a drugi byłby dla odmiany, że skoro jem zdrowo, i to jest coś, w co ja też wierzyłam przez długi czas, że jeżeli ja jem zdrowo, moja dieta jest zbilansowana, zróżnicowana i dbam o jakość produktów, które spożywam, to wtedy nie muszę niczego suplementować. Dokładnie tak jest, więc, jak mówisz, że są te dwie drogi i w tym przypadku i w tym no, mogą być to po prostu błędne posunięcia. Już tłumaczę ten pierwszy, trochę gorszy nawet przypadek. Wydaje mi się, że spotykam się często dosyć, czy to w internecie, w jakichś takich, no nie chcę tu piętnować, portali jakichś informacyjnych, ale spotkałam się nawet z artykułami, w których była mowa o tym, że jeżeli stosujemy taką, powiedzmy trzymamy się bilansu kalorycznego, czyli mamy wyliczone 1600 kalorii, aby nie przytyć, wręcz żeby schudnąć, i jemy, że tak powiem, wszystko co popadnie, czyli nawet śmieciowe jedzenie, zjedzenie, zgodnie z taką filozofią if it fits to your macros, to po prostu wrzucam wszystko i wtedy jakby no jem tak naprawdę śmieciowe jedzenie i pilnuję tylko swoje kaloryki. I co wtedy się dzieje? No rzeczywiście my się karmimy, bo nie jesteśmy głodni, ale kompletnie się nie odżywiamy. A w jedzeniu przecież nie chodzi o to, żeby tylko się nakarmić i zaspokoić po prostu ten sygnał z żołądka, tylko żeby się odżywić, żeby odżywić komórki, żeby dostarczyć wszystkich niezbędnych substancji. Więc to jest ten pierwszy błąd, że pilnujemy kaloryki, totalnie nie odżywiamy i nie dodajemy tej jakościowej, elementarnych jakościowych substancji. A druga rzecz, rzeczywiście inna tak naprawdę skala. Jemy super zdrowo, nie wiem, ograniczamy tłuszcze trans, ograniczamy cukry proste, wszystko fajnie, na przykład na dietach roślinnych, czy no głównie na dietach roślinnych, o czym pewnie zaraz pogadamy, bo diety przeciwzapalne z góry są dobrze zbilansowane. Jeśli mamy rzeczywiście omega, jakieś polifenole, to tamta dieta jest dobrze zbilansowana, ale może być dieta bardzo zdrowa, ale zarazem w jakimś tam stopniu wykluczająca. I tutaj też warto wiedzieć, że te deficyty się pojawiają i no trzeba włączyć te dodatkowe elementy w dobrych suplementach. Podkreślam, w tych takich naprawdę. No właśnie, bo suplement suplementowi nierówny. I w ogóle jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, to, że aż tylu Polaków suplementuje, ja jestem w szoku, bo ja jestem z domu, w którym się nie suplementuję zupełnie i dopiero zaczęłam brać jakiekolwiek suplementy, kiedy przestałam jeść produkty pochodzenia zwierzęcego, o czym, tak jak powiedziałaś, też będziemy mówić, ale ja nie znam tego z domu, że rzeczywiście bierze się jakieś witaminki, zupełnie jest mi to obce. Jestem ciekawa w takim razie, jak, czy nie wiem, czy Ty w ogóle wiesz, jak ludzie suplementują, ale może połączymy to i powiemy, jakie są błędy w suplementacji, czyli jak suplementować. Czy my suplementujemy, ale czy my wiemy, jak to robić? Tak. Przede wszystkim w ogóle kupując produkt czy preparat, to naprawdę trochę jest sztuką, żeby wybrać ten produkt dobrze. To znaczy, jeżeli ktoś nam powie, że mamy suplementować B12 czy jakiś tam cynk, to ważne, żeby wiedzieć, jaką tą B12, przede wszystkim tak, kiedy ją jeść, w jakich porach i z czym, to rzeczywiście jest ważne, ale też sam suplement, dlaczego jest ważny. Przede wszystkim, jeżeli kupujemy produkt, to warto, jakby ja nie jestem farmaceutą i jakąś tam, mówię, mam wiedzę biochemiczną, pracowałam też
nad Terosetem, czy jakby tworzyłam suplementy, teraz również działam w firmie farmaceutycznej, która zajmuje się suplementami, ale robię to stricte ze strony takiej biochemicznej, naukowej. Natomiast sama, kiedy mam taki dysonans i nie wiem, i nad czym się zastanawiam, to dla mnie zawsze pierwszym wyborem jest zapytanie w aptece farmaceuty, żeby podał mi najlepszą formę, potrzebuję na przykład większą dawkę, potrzebuję daną ilość jonów magnezu, to naprawdę warto spytać farmaceuty, niż brać tak przysłowiowo wszystko na pałę i sugerować się, nie wiem, firmą suplementacyjną, czy jakąś firmą, która robi suplementa, jest polecana przez, wiesz, no, influencerów, którzy nie do końca w ogóle znają się na rzeczy, bo to jakby nie influencerzy mówią nam, czy ten produkt będzie działał, czy nie, tylko warto zapoznać się z marką. I co jest też ważne w kontekście wyboru marki? Przede wszystkim na opakowaniu powinno być napisane, jaki to ma numer ISO, albo generalnie warto napisać do pozwolenie i certyfikat. Napisać do producenta można, na stronie zawsze takie coś powinno się znaleźć. Też kwestia jest taka, że fajnie, jak produkt ma GMP lub GLP, czyli tak zwane Good Manufacturing Practice albo Laboratory Practice, natomiast nie musi tego mieć i to dotyczy, że produkt był wytwarzany najpierw w dobrej praktyce laboratoryjnej. Jest to takie jakby prawo, taka ustawa, która posiada takie wyszczególnione punkty, które zapewniają to, że to jest wszystko takiej super czystości, super jakościowe badania są przeprowadzone. Tak się tworzy leki i to są pewne wytyczne stricte dla leków, na przykład w przypadku badań klinicznych to się bardzo mocno restrykcyjnie do tego podchodzi. Tak samo GMP. Natomiast w przypadku suplementów to być nie musi, natomiast warto, żeby było to pozwolenie ISO. Oraz to, jeżeli produkt jest jakiś taki dla nas, no nie do końca znany, musi być, jeżeli ma pozwolenie do obrotu i my możemy go używać w Polsce, musi być zarejestrowany w GIS, czyli w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. I to sobie możemy wygooglować w internecie, możemy, w ogóle produkt nie musi mieć tego na stronie, ale na pewno w GIS-ie po wpisaniu nazwy, czy to marki, samej marki, czy już z danym produktem, te informacje powinny się znaleźć. Może być nawet taka informacja, że w toku albo w trakcie jakby jest procesowania, to i tak już jest ok, bo to znaczy, że GIS to zaakceptował, tylko tam jeszcze się jakby procesuje i produkt może być już, produkt tak naprawdę na rynku polskim może być już w obrocie, może być już w aptekach, w sklepach, w momencie złożenia tego do GIS-u i tak naprawdę, jeżeli nie jest odrzucony, to tak naprawdę my możemy się tym posiłkować. Więc to są elementy, na które warto zwrócić uwagę. Wiesz co, może jeszcze cofnijmy się o jeden krok, bo okej, możemy iść do farmaceuty i zapytać o konkretną rzecz, ale też trzeba wiedzieć, o co zapytać. Tak. Więc może tutaj rozbuduję moje pytanie, czy my jesteśmy w stanie sami sobie to dobrać, czy lepiej skorzystać z jakiejś konsultacji osoby wykwalifikowanej wcześniej, zanim zajmiemy się kupowaniem już konkretnego produktu? Wiesz co, wydaje mi się, że pierwszym wyborem, na pewno z racji wykształcenia i tego, że jednak rzeczywiście są to ludzie, którzy trochę siedzieli przez lata w tym i trochę pewnie zęby zjedli, szczególnie też osoby jeszcze bardziej starsze, stażem, które siedzą już w tym rynku długo, no to są farmaceuci. Natomiast czy trzeba im ufać? Tak mi się wydaje i jakby ja ufam, natomiast no też warto, w ogóle zawsze zachęcam do wiedzy i do poszerzania horyzontów i czytania. Jest na przykład taka znajoma moja teraz z internetów, ale bardzo cenię jej profil na Instagramie, Zosia Winczewska, która prowadzi świetny farmaceutyczny blog, świetny farmaceutyczny, super wartościowe konto na Instagramie, gdzie po prostu troszkę daje, obala mity, jakieś fakty, jakie witaminy warto suplementować, jakie nie. Więc to jest, na pewno uważam, że tej wiedzy jest coraz więcej, tylko warto z tego skorzystać. I tak jak może warto powiedzieć w ogóle, jak te suplementy dzielimy i jak to się zajada wszystko, bo To jest gruby temat. To jest gruby temat i ja nawet wiem, że my dzisiaj tego wszystkiego nie przegadamy, ale tak sobie myślę, że takie najbardziej po prostu popularne, stosowane przez nas, które mogą być stosowane źle, warto o tym powiedzieć, że przede wszystkim no, my głównie zajadamy witaminy i jakieś tam minerały. Jeżeli chodzi o witaminy, no to tak z grubsza można powiedzieć, że wyróżniamy te witaminy, które są rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach. Wśród tych, które najczęściej suplementujemy, to na pewno będzie witaminy z grupy B, jak na przykład kwas foliowy, witamina B12, witamina B6, kwas foliowy inaczej B9 i witamina C. I to są związki, witaminy, które przede wszystkim, tak jak mówiłam, są rozpuszczalne w wodzie, więc są dosyć dobrze przyswajalne dla organizmu. Tutaj jakby nie ma takiej potrzeby, że musimy je właśnie łączyć z konkretnym pokarmem i co ważne, ich nadmiar, ciężko jest je przedawkować, ponieważ ich nadmiar usuwany jest z moczem. Stąd też taka
obserwacja, często nie martwić się proszę tutaj do wszystkich słuchaczy i też w ogóle do ludzi, którzy suplementują na przykład kompleks witamin B lub B12, że ten mocz staje się bardziej żółty. Jest to kwestia tego właśnie, że organizm metabolizuje tą witaminę, dlatego też ten kolor się trochę zmienia. Czyli on sam reguluje poziom tej witaminy. Dokładnie tak, więc mówi się, że naprawdę no, ciężko jest te witaminy przedawkować w stosunku na przykład do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. I o B12 to pewnie będziemy się skupiać głównie na diecie wegańskiej, tak. Bo o tym warto. To po prostu jest alarm na to, żeby tą B12 suplementować. Natomiast co jest ważne w kontekście tych witamin? Przede wszystkim, jeśli chodzi o witaminę B12, to wiemy i to jest po prostu do zapamiętania, że my witaminy B12 sami nie jesteśmy w stanie syntetyzować. Czyli wytworzyć. Wytworzyć, absolutnie. Jest to witamina kompletnie egzogenna, musimy sobie ją dostarczyć. Co więcej, również nie dostarczają nam ją pokarmy roślinne, dlatego też tak ważna jest w tych dietach wykluczających mięso. Ona jest wytworzona przez archeony i bakterie, czyli może być jakby w cudzysłowie sztuczna, znaczy zrobiona w labie, ponieważ pozyskana z tych bakterii i taką właśnie zaleca się weganom i również wegetarianom. Natomiast w większości właśnie znajduje się w mięsie, przez to, że w jelicie po prostu tych zwierząt bytują te bakterie, które tą witaminę B12 wytwarzają. Mhm. Witamina B12, inaczej mówimy na nią kobalamina, dlatego że to jest po prostu związek, który w swoim jakby centralnym punkcie ma atom kobaltu. I takie dwie najczęściej występujące formy, jakie spotykamy, to jest metylokobalamina, ta najbardziej biodostępna, metylowana inaczej. Czyli biodostępna oznacza, że jest najlepiej przyswajana dokładnie przez, tak. Nas, jest przez najlepiej, nasz organizm. Tak, najlepiej przyswajana przez organizm. Też w momentach, gdy mamy jakieś problemy z metylacją, na przykład taki polimorfin genu MTHFR, który dosyć często się teraz spotyka i jest to bardzo ważne, żeby witaminę B12 metylowaną spożywać, na przykład szczególnie jak się jest w ciąży, żeby cały obrót kwasu foliowego przebiegał prawidłowo, żeby metabolizm homocysteiny, czyli takiego aminokwasu, który również w obrocie tych folianów, ja nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale w momencie, kiedy on nie jest remetylowany do metioniny po prostu, jest toksyczny dla organizmu, powoduje, znaczy toksyczny, no patologiczny, powoduje miażdżycę, powoduje po prostu problemy, jeżeli chodzi o gospodarkę lipidową, też może predysponować do choroby Alzheimera, więc witamina B12 w swojej metylowanej formie jest po prostu ultra ważna i jakby powiedzmy, że w tej chwili większość badań mówi, że jest jakby najbardziej korzystna. Można też suplementować cyjanokobalaminę, tak jak mówiłam. Natomiast osoby, które z jakichś powodów są wrażliwe lub nie mogą spożywać cyjanków, również tutaj bardziej w kierunku tej metylowanej formy. Może, wiesz co, zatrzymajmy się na moment przy tej witaminie B12, bo wydaje mi się, że mówi się, że jeżeli ktoś jadł produkty zwierzęce przez całe życie, to ma taki zapas tej witaminy, że ona na kilka lat jest w stanie mu posłużyć. Tak, też to czytałam. I jakby wierzę w to, jakby uważam, że to było jakieś tam wartościowe źródło wiedzy. Natomiast niestety dużo osób, które nie jedzą, które nie je mięsa, nie bierze tej witaminy i potem zaczyna im się sypać zdrowie. I wydaje mi się, że przy tej witaminie B12 mamy trochę taki efekt właśnie kuli śnieżnej, że tak nic się nie dzieje przez dokładnie kilka lat, a potem nagle krak, nam tak wszystkie wyniki badań zaczynają siadać. I dobrym przykładem jest znany tobie mój brat, którego badania oglądałaś i miał dziwne wyniki w takich nieoczywistych miejscach, bo wydawało się, że jest okazem zdrowia. I pamiętasz, że od razu właśnie... Tak, pierwsze co zapytałaś o B12, a Kuba akurat od pół roku tej B12 nie brał. A to super, jest że o tym mega mówisz, ważne. Tak, bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli jedliśmy przez wcześniejszą część życia, to nam się w mięśniach czy w wątrobie ta witamina B12 może jakby magazynujemy ją. Natomiast rzeczywiście jest tak, że my nigdy nie przewidzimy, kiedy te rezerwuary się skończą. I teraz... Objawy niedoboru witaminy B12 są takie... Pierwsze co to myślisz, że to jest anemia. Zaczynamy zajadać żelazo, badamy poziom żelaza, badamy poziom ferytyny, bo anemia właśnie megaloblastyczna to jest ta typowa anemia z niedoboru B12. I często nie łączymy tych objawów typu właśnie ospałość, jakieś takie zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, bo B12 jest niesamowicie ważna dla syntezy neuroprzekaźników, dla w ogóle prawidłowej pracy mózgu, dla rozwoju cewy nerwowej, dlatego żeby DNA i RNA prawidłowo działały, dla dobrostanu erytrocytów. Więc uważam, że jeżeli przechodzimy na dietę wegetariańską, wegańską, to jest w ogóle must have. Witamina B12 to jest na dzień dobry, bez względu na to, jakie tam myślisz człowieku, że miałeś rezerwuary, warto jest ją suplementować i można też sobie zbadać poziom tej witaminy. Dzisiaj akurat rozmawiałyśmy o tym, mówiłam Ci, że super panel, tak, miałaś badania i super panel sobie zrobiłaś, bo jak można ocenić poziom tego, czy mamy prawidłowy poziom B12? Na przykład
można sobie zbadać poziom homocysteiny i kwasu metylomalonowego. Są to dwa takie parametry. Do zanotowania. Mamy jakiś poziom i potem na przykład jemy B12 i obserwujemy, jak poziomy tych dwóch substancji spadły, ponieważ witamina B12, szczególnie właśnie w tej metylowanej formie, będzie obniżała poziom tej homocysteiny toksycznej i poziom tego kwasu metylomalonowego. I wtedy my na przykład możemy też zobaczyć, po pierwsze, czy suplementacja działa, jaki mieliśmy poziom wyjściowo i obserwować się tymi dwoma parametrami. I dzisiaj właśnie szczęśliwie Ty miałaś badanie, gdzie badałaś i B12 i poziom homocysteiny. Więc tutaj rozwiewam wszelkie wątpliwości i mity, że tej B12 nie musimy suplementować, bo musimy. I to jest naprawdę jakby super ważne. Znaczy, dla mnie to jest w ogóle ciekawe, że w sytuacji, kiedy ktoś ma obniżony poziom żelaza, często dostaje takie zalecenie, żeby brać po prostu żelazo, tak, najlepiej tak, pochodzenia zwierzęcego, tak, a nie patrzy się globalnie, że źródłem tego może być po prostu deficyt B12, bo często te osoby biorą to żelazo albo zaczynają jeść mięso i wcale im to tak w taki sposób i jakby też na przykład biorą to żelazo źle, o czym, no nie wiem, już możemy powiedzieć, że na przykład w przypadku żelaza mówi się, że żelazo no dosyć dobrze działa na czczo, bo na przykład nabiał, akurat w diecie wegańskiej tego nie ma, ale nabiał wiemy, że zaburza wchłanianie żelaza, więc warto to żelazo wziąć przed posiłkiem albo 2-3 godziny po, jeżeli jemy nabiał. Na przyswajanie żelaza też bardzo mocno wpływają kwasowe produkty, na przykład cytryna. W sensie na niekorzyść czy na korzyść? Na przyswajalność, dlatego bardzo dobrze żelazo jest łączyć z witaminą C. Jeśli mamy preparat, akurat ten produkt, przy którym ja pracowałam kiedyś, Tyroset, właśnie dla niedoczynności tarczycy, dla mnie to było bardzo ważne, żeby połączyć żelazo z witaminą C, bo tak naprawdę zwiększa się wchłanialność tego pierwiastka. No, roślinne związki rzeczywiście tego żelaza, no pietruszka ma dużo, ale też mówi się, że to żelazo pochodzenia zwierzęcego, czyli tak zwane hemowe, jest dla nas przyswajalne lepiej. Ale spokojnie, bo możecie weganie, osoby też, które nie jedzą mięsa, możemy suplementować żelazo i najlepiej jest w formie chelatu. Na przykład ja osobiście suplementuję Swansona Albion Helat. Helat to jest nic innego jak po prostu cząsteczka, związek, który przytrzymuje to żelazo i jakby lepiej dystrybuuje je po organizmie. W ogóle związki chelatujące to są też związki, które generalnie wiążą pewne cząsteczki albo też wiążą jakieś substancje szkodliwe. Na przykład EDTA może być takim helatem, więc tutaj w kontekście żelaza. Ale czy powiedziałabyś, że to jest konieczne w przypadku niejedzenia mięsa, żeby to suplementować, czy po prostu zrobić badania i wtedy... Karola, dla mnie zawsze zrobić badania. Mhm. Tak samo wszyscy zajadamy witaminę D, o której pewnie zaraz powiemy, ale dla mnie na dzień dobry, jeżeli ktoś się chce podjąć suplementacji takiej nawet dla swojego wglądu i w ogóle dla informacji dla siebie, żeby też móc ocenić jakoś, czy to w ogóle działa, bo wyrzucamy kilkaset złotych miesięcznie, pewnie, to warto zmierzyć poziom żelaza i ferrytyny, czyli tego białka, które to żelazo transportuje. A czyli w ogóle od tego byś zaczęła zabawę z suplementacją? Zawsze. Od badań? Tak. I wtedy przyjrzenia się swojemu stanowi zdrowia? Tak, ja osobiście nie konsultuję dietetycznie, w tej chwili jakby działam tylko naukowo, ale jeżeli do mnie ktokolwiek pisze, to ja zawsze, szczególnie jeżeli borykamy się z niedoczynnością tarczycy, czy właśnie jesteśmy na dietach wykluczających, czy chcemy zacząć keto, czy chcemy zacząć wegan, czy wege, po prostu oznaczyć poziom, tylko mądrze, poziom tych pierwiastków i minerałów i dopiero zacząć bawić się w suplementację. Więc dobra, gadałyśmy tutaj o tej B12 i co mi się jeszcze w głowie rodzi, że warto powiedzieć. Ja w ogóle B12, cały kompleks, to jest chyba, ja nie pamiętam jaka to jest firma, ale taki B-kompleks stosuję, gdzie mam już i też kwas foliowy metylowany, bo też jest ważne, że w kontekście kwasu foliowego to również jest witamina z grupy BB9. Warto suplementować 5 MTHF, czyli 5-metylotetrahydrafolian. To jest jako taka zastrzeżona, powiedzmy, nazwa quatrefolik. Jeżeli na produkcie mamy napisane quatrefolik, to wiemy, że to jest ten dobry metylowany kwas foliowy. I to jest szczególnie ważne, żeby kobiety w ciąży, gdy patrzyły, tak, bo dla dobra cewy nerwowej dziecka, dla rozwoju w ogóle płodu, no po prostu foliany są niesamowicie ważne i mamy je w warzywach i w jakichś tam produktach zielonych, ale są bardzo niestabilne na temperaturę, na światło, na pH, więc często jest tak, że kupujemy te wszystkie zielone rzeczy i tych folianów jest tam tak naprawdę dosyć mało, szczególnie jak przechowujemy tą żywność, więc kwas foliowy też po prostu zalecam, aby suplementować. Wiadomo, no weganie, wegetarianie jedzą dużo zieleniny, ale jeżeli jesteśmy w ciąży, to jak najbardziej. I w ogóle wszystkie witaminy z grupy B zaleca się, aby suplementować raczej w pierwszej połowie dnia. Ja na przykład biorę rano, dlatego że mogą działać pobudzająco.
Więc jakby okay. na pewno nie na wieczór, pierwsza połowa dnia, jakoś tam okolice obiadu. Okej, okay, a czy to jest ważne, żeby przyjmować je z posiłkiem? Nie, ponieważ są to witaminy rozpuszczalne w wodzie, okay. więc... Znaczy, zawsze jeżeli jemy posiłek typu warzywa, owoce, coś co ma błonnik, wiemy, że błonnik może troszkę tą absorpcję zaburzać, ponieważ mhm. zaburza wchłanianie, no jakby absorbuje część substancji, które mamy w układzie pokarmowym, więc na przykład troszkę w jakimś odstępie od pokarmów błonnikowych, to zawsze, też to tyczy się magnezu. A można je brać na czczo? Czy raczej nie? Wiesz co, no jakby nie ma przeciwwskazań. Okay. Tak, wiem, że po żelazie mogą biorę rano być suplementy, tak. Bo wtedy o nich pamiętam. Mhm. To też nie wszystkie, zaraz pewnie o tym powiemy. No B12, okej, okay, w tej pierwszej połowie dnia. Tak jak tutaj też mówiłyśmy o tym żelazie. Żelazo to akurat jest minerał, zaraz o tym powiemy ogólnie, bo wiesz, chciałam po prostu to pogrupować, żeby tak. troszkę było łatwiej. Czyli mówiłyśmy o witaminach, które są rozpuszczalne tak. w wodzie. Jeszcze jest C, o której okay. bym chciała wspomnieć. Właśnie. W ogóle przede Właśnie, wszystkim, korzystając, C. że tu jestem, to chciałabym rozwiać. Mam nadzieję, że już coraz mniej ludzi w to wierzy i tego słucha, ale nie istnieje coś takiego jak lewoskrętna witamina C. No, chciałam Cię to zapytać, bo nie istnieje. Mam w domu. I nawet jeden pan, który bardzo to rozpromował, który no tak jak, no, jakby tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, wszyscy, ale... kto wie, ten wie. Tak, kto wie, ten wie. Otóż każda witamina, która jest zwana witaminą C, to jest kwas L-askorbinowy, mhm. dlatego że po prostu grupa OH tego kwasu, czyli grupa po prostu hydroksylowa w cząsteczce, umieszczona jest po lewej stronie tej cząsteczki. Natomiast witamina C, którą my jemy, ten kwas L-askorbinowy, jest prawoskrętna. I każda witamina, która jest aktywna i jest witaminą C, jest prawoskrętna. Istnieje witamina... To skąd to się wzięło? Po prostu to się wzięło znikąd, dlatego że L-askorbinowy i... Nie wiem, kto to wymyślił, żeby po prostu napędzić, że jest bardziej aktywna. L-askorbinowy, L, dlatego, że grupa OH jest po lewej stronie. Nie dlatego, że jest lewoskrętny, jest prawoskrętny. Istnieje witamina D w swojej takiej izoformie, kwas D-askorbinowy, ale to nie jest jakby witamina. To nie jest witamina, jest to nieaktywny związek i rzeczywiście jest lewoskrętny, ale kompletnie nie ma dla nas żadnego znaczenia. Więc jeszcze raz zapamiętajmy, prawoskrętna witamina C... Jeśli powiedziałam wcześniej D, być może się pomyliłam. Mam C, na myśli C. Prawoskrętna witamina C, L dlatego, że grupa OH jest po lewej stronie. I to jest jakby tyle w temacie. Więc pamiętajmy, że jeżeli ktoś nas naciąga i tłumaczy, że to jest bardziej aktywna witamina C, bo jest... Nie. Prawoskrętna L. Natomiast ale czy warto ją stosować? Warto ją stosować, bo jest to bardzo silny antyoksydant, kwas askorbinowy. Natomiast co ważne, jest to związek, który jest, jak sama nazwa mówi, kwasem, więc może podrażniać żołądek, może podrażniać układ pokarmowy stosowany na czczo. Więc tutaj i też w duże ilości, szczególnie gdy na przykład stosujemy taką witaminę C w proszku, tak. ona ma dosyć krótki okres półtrwania, więc lepiej brać na przykład w mniejszych dawkach, a częściej, niż gigantyczną dawkę na czczo. Natomiast z mojej perspektywy i z tego, jak troszkę się interesuję tą biodostępnością i tym, w jakich formach najlepsza jest ta witamina C, to rzeczywiście do tej pory nie urodziło się chyba nic lepszego niż witamina C liposomalna. Liposomalna, czyli zamknięta w takie struktury liposomów, które po prostu jeszcze bardziej umożliwiają tą biodystrybucję. Podobnie jak micelizowane produkty, o których tam pewnie później trochę opowiem, ale właśnie ta witamina C liposomalna. Więc rzeczywiście warto włączyć tą witaminę na przykład w okresie jakichś dużych stanów takich, kiedy jesteśmy przeziębieni. Teraz mam wrażenie, że mnóstwo ludzi jest przeziębionych, więc może to jest dobre. Tak, ja sobie czasem takie szoty 1000 mg stosuję, natomiast to, co najbardziej chciałabym, żeby wybrzmiało, że właśnie nie istnieje ta lewoskrętna witamina C. Znaczy ja też z doświadczenia mam tak, że jeżeli czuję, że coś mnie bierze, to wtedy sięgam po tę witaminę, a na co dzień staram się dostarczać jej w postaci po prostu soku z cytryny. Dokładnie, czy, tak. Nawet ja też tak cytrusy uważam. Nie są jedyne. Papryka. Tak, papryka, pietruszka, ziemniaki. Ziemniaki są bardzo dużym rezerwuarem witaminy C, o czym się nie mówi. W ogóle kocham ziemniaki, trzeba jeść ziemniaki. Dzisiaj na obiad są ziemniaki, cudownie, tak trochę prywatne no, do podcastu. Dzisiaj mamy obiadek, tak. Cudownie. Więc z tą witaminą C oczywiście też nie można przedobrzyć. Ja tutaj już taka mała dygresja, pracowałam też w takich projektach dotyczących nowotworów, onkologii i chciałabym się ustosunkować w ten sposób, że bardzo duże wlewy dożylne witaminy C w terapiach nowotworowych nie do końca są dla wszystkich dobre, nie do końca są sprawdzone. Pamiętajmy, że witamina C to jest bardzo duży antyoksydant, czyli taki wymiatacz wolnych rodników, podobnie jak witamina E, tokoferole. I nie zawsze w niektórych stadiach chorób nowotworowych dla nowotworu to jest dobrze, jeżeli my wymieciemy wszystkie te wolne rodniki i po prostu zapewnimy mu cudowny dobrostan i ta komórka czuje się jeszcze lepiej, więc nie we wszystkich przypadkach ogromne wlewy dożylne witaminy C są wskazane. Tutaj warto zawsze się skonsultować z lekarzem onkologiem, zasięgnąć troszkę literatury i jakby nie mówię, że
ta metoda jest zawsze zła, natomiast naprawdę chciałabym przestrzec przed takim na hura stosowanie gigantycznych dawek i zachęcanie na przykład osób chorych do takich bardzo dużych wlewów do żylnej witaminy C, bo to wszystko jest jeszcze nie do końca zbadane. I zgodnie z moją wiedzą nie ma jeszcze takiej publikacji, która powiedziałaby, że tak, to jest super dobre posunięcie, jak na przykład mądra dieta w przypadku chorób nowotworowych. Więc tutaj super chciałam to opowiedzieć o tej lewoskrętnej, bo mimo wszystko, że to zabobony, to jeszcze się z tym spotykam też. Tak, tak. Ja myślę, że to nadal żyje. Więc i drugą grupą witamin, którą tak uczyliśmy się w szkole i tak, żeby właśnie zapamiętać ADEK, witaminy z grupy A, D, E i K. Tak, to są witaminy, które rzeczywiście dla swojej biodystrybucji, dla wchłaniania, dla przyswajalności muszą być spożyte wraz z tłuszczami. Mhm. I co ważne, właśnie witamina A jest jedną z witamin, którą uważa się, że można ją przedawkować. Witamina A, okay. Retinol, ona na przykład też jest w marchewce, tak. Beta-karotyn. Ona mi się kojarzy z wzrokiem. Tak, ona, dokładnie tak, ona chroni przed jaskrą, przed zaschną, cera. Witamina A z E, to zawsze mówimy taki Capivit A plus E, pamiętam było. Dobrostan włosów, paznokci, skóry i rzeczywiście widzenia. Nie mamy potrzeby tak naprawdę, mówi się, jej suplementacji w codziennej diecie, ponieważ ona po prostu jest w wielu produktach. Natomiast super ważna i tutaj o niej opowiem, jest witamina D, tak. Którą właśnie weganie szczególnie, ponieważ wykluczony jest nabiał, wątroba, ja jaja. Wszyscy powinni. Wszyscy. Ja też suplementuję. Nie jestem, tak, wszyscy ze względu na to, że mamy taką szerokość geograficzną, a nie inną i mamy tą ekspozycję na światło słoneczne. Zachęcam do jak największej ekspozycji na światło słoneczne, chociażby ze względu na rytm dobowy, ale rzeczywiście warto suplementować. Mówi się, że przez cały rok te 2000 jednostek. Natomiast w tym okresie jesienno-zimowym absolutnie wszyscy, uważam, powinniśmy suplementować witaminę D, szczególnie osoby otyłe, osoby starsze, osoby właśnie w pewnych stadiach niedoborów, czyli tak jak na przykład ludzie będący na diecie wegańskiej ze względu na wykluczenie jaj, podrobów, typu właśnie wątroba, tłuszcze, ryby czy nabiał, to szczególnie. I osoby zamknięte w biurach. I osoby zamknięte w biurach, absolutnie, ponieważ tak troszeczkę z biochemii, ale witamina z grupy D to w ogóle to jest tak jakby zespół, to jest kilka związków. My wyróżniamy D3 i D2. D3, czyli cholekalcyferol i D2, ergo kalcyferol, który normalnie występuje, mówi się, że w roślinach, w grzybach, jest na przykład w pieczarkach, ale niestety tutaj muszę ostrzec, że nie jest ona przyswajalna dla nas zbyt dobrze i wykorzystywana, więc tak naprawdę tą formą funkcjonalną jest dla nas D3, która znajduje się właśnie w tych produktach tłustych, tak jak mówiłam. Natomiast też prowitamina D3, z której my wytwarzamy ostatecznie cholekalcyferol, jest w naszych keratonocytach, dlatego ta ekspozycja na światło słoneczne, której powinniśmy mieć jak najwięcej, powoduje, że rzeczywiście te własne rezerwuary możemy mieć. Ona się później odkłada nam w wątrobie, w mięśniach, dlatego też to jest ważne. W przypadku witamin rozpuszczalnych w tłuszczach to jest to, że one się magazynują w tkance tłuszczowej i w naszych narządach i ją jest łatwo przedawkować. I tutaj też z tą witaminą nie możemy szaleć, że sobie suplementujemy 10 tysięcy jednostek. Mówi się, że w tych okresach właśnie niedoborów te 4 tysiące jednostek jest ok. I dlaczego ta witamina jest ważna? Dlatego, że coraz więcej badań wskazuje, że w takich schorzeniach typowo dzisiaj cywilizacyjnych, czyli i w chorobie Alzheimera, i w jakichś zespołach metabolicznych, w otyłości, w cukrzycy typu drugiego, czy w insulinooporności, suplementacja witaminy D, D3, przynosiła bardzo dobre efekty. Czy to w odsunięciu pewnych objawów, czy w poprawie, nie wiem, profilu lipidowego, czy w jakichś tam zdolnościach związanych z mózgiem. I receptory dla tej witaminy, mówi się, że badania wskazują, że odkryto na prawie 900 różnych typów komórek, czyli ona tak naprawdę bierze udział od gospodarki kostnej, elektrolitowej, po utrzymaniu dobrostanu kości, przyzębia, tak naprawdę zębów, wszystkich tych elementów, więc witamina D3 to wydaje mi się, że to jest po prostu taki must, więc jeżeli chodzi o przyjmowanie jej, to tak jak mówiłam, razem z tłuszczami, natomiast też ciężko troszkę zdefiniować kiedy. Ja spożywam w pierwszej połowie dnia, rano na przykład przy tłustym śniadaniu, albo w okolicach obiadu, dlatego że istnieją przesłanki, które mówią o tym, że witamina D3 może troszkę obniżać, reaguje z melatoniną i może na przykład powodować troszkę gorsze zasypianie. Ale z drugiej strony warto tą D3 zażywać z magnezem, dlatego że wiadomo, że magnez jest bardzo silnym kofaktorem metabolizmu tej witaminy. Tutaj też troszkę chciałam obalić taki mit, że musimy nieodłącznie suplementować D3 z K2. Tak. Ta witamina jest ważna dla metabolizmu
witaminy D3, natomiast nie jest nieodłączna, ponieważ nie pojawiły się jeszcze badania, które by powiedziały o tym, że stosowanie suplementacji witaminy D3 bez K2, czyli bez menachinonu, jest jakimś, nie wiem, zagrożeniem, albo ta witamina D3 rzeczywiście gorzej się przyswaja, albo powoduje jakieś zwapnienia, czy kalcemię, czyli odkładanie wapnia w naczyniach. Nie ma takich badań. Jeżeli ktoś takie widział, to ja bardzo proszę mi przekazać, natomiast takich jednoznacznych nie ma. Natomiast wykazano, że magnez jest bardzo ważnym elementem tutaj jako kofaktor reakcji i po prostu metabolizmu. No i tu jest trochę taki dysonans, no właśnie, bo mówimy, że magnez powinniśmy suplementować wieczorami, bo nas wycisza, bo daje taki chill, lepiej zasypia, a witaminę D3 nie do końca. Więc dla mnie rozwiązaniem jest po prostu takie popołudnie. Mhm. Fajnie tą D3 połączyć z magnezem, ale nie suplementować też tego na sam koniec dnia. A jeżeli chodzi o magnez, to też tutaj dopowiem, to też jest minerał, ale jeżeli już jesteśmy przy magnezie, to warto stosować sole organiczne, czyli na przykład cytrynian magnezu jest uznany za taki jeden chyba z najlepiej przyswajalnych. Natomiast patrzmy na opakowaniu magnezu, na dawkę, na zawartość ilości jonów magnezu w preparacie. Nie, że tam mamy 100 mg, tylko powinno być powiedziane, ile jonów magnezu. I na przykład takim preparatem, gdzie wiadomo, że tych jonów magnezu będzie taka ilość sensowna, to na przykład jest, jeżeli mamy preparat 500 mg cytrynian magnezu. I to jest ważne po prostu. Jeżeli już chcemy jeść ten magnez, to nie jakiś tam tlenek, tylko sole organiczne są po prostu najlepsze. A jeszcze coś będziemy mówić o tych witaminach rozpuszczalnych w tłuszczach? Więc tak jak powiedziałam, mamy A, tak. Mamy D, która jest jakby must have, moim zdaniem, w dietach wykluczających mięso i w ogóle tak naprawdę w naszej szerokości. Witamina E, czyli tokoferole, jest to bardzo silny antyoksydant. Ale czy wymaga suplementacji? Wiesz co, w moim odczuciu, w takiej codziennej jakby rutynie, jeżeli, no nie, jakby ja uważam, że jeżeli mamy jakieś preparaty, które mamy, no nie popadajmy już, wiesz, w paranoję, że musimy suplementować wszystko, nie wydaje mi się. Są pewnie jakieś stany organizmu, w których tej witaminy wymagamy więcej, nie wiem, mamy jakieś polimorfizmy, czy jakieś zaburzenia wchłaniania niektórych, są sytuacje, w których na przykład mamy zaburzenia wchłaniania tłuszczy, jak w przypadku mukowiscydozy. Ludzie chorzy na mukowiscydozę mają zaburzenia funkcji trzustki, enzymów trzustkowych i wiemy, że oni nie przyswajają dobrze pokarmów bogatych w tłuszcze, więc nie przyswajają też tych witamin, więc jakby takie osoby mogą suplementować na przykład te witaminy rozpuszczalne w tłuszczach w jakichś szczególnych formach. Podobnie witamina K. Tak jak mówiłam, witamina K najczęściej spotykana jest jako forma MK7. Jest ona dla naszego organizmu tak naprawdę, no, mówi się, że dobrze przyswajalna. Natomiast też tutaj uważam, że nie ma co bić na alarm, żeby tą witaminę suplementować w takich podstawowych stanach, jeżeli nie mamy jakby zalecenia stricte na tą witaminę. I z witaminą D3 moim zdaniem nie do końca ona musi się łączyć. Czyli nie jest to jakieś absolutne, obligatoryjne, absolutnie posunięcie. I takie pytanie, które mi się nasuwa. Trzeba te suplementy przyjmować z jakimś pokarmem, który zawiera tłuszcz, bo to nie jest tak, że w tej kapsułce już jest jakiś tłuszcz, który nam to przyswoi. Znaczy może tak być i mamy preparaty, które są witamina D3 zawieszona w jakimś tam oleju z wiesiołka i w ogóle tak. Fajnie, ale i tak dużo lepiej jest to przyswajalne, jeżeli pochłaniamy to z tłuszczem. Dlatego tutaj warto, nie wiem, czy to z jakąś oliwą, czy po prostu z tłustym pokarmem, albo zażywać też te produkty w formie właśnie miceli. Tak mówię o tych micelach, bo zresztą, wiesz, pewnie pogadamy trochę, opowiem o tych produktach, które z którymi jakby teraz działam. Natomiast rzeczywiście produkty, które są micelizowane, powodują, że substancje, które normalnie są hydrofobowe, czyli lubią tłuszcz, a nie lubią wody i odpychają wodę, mogą być przez nasz organizm przyswojone, nawet jeżeli nie zajadamy tego z tłuszczem, czyli mogą być zawieszone w wodzie. Więc albo przyjmujemy te witaminy rozpuszczalne w tłuszczach z tłuszczem, albo w jakiejś takiej dogodnej po prostu strukturze liposomu czy miceli. Więc to były witaminy. Tak, czas na minerały. Czas na minerały. Już tutaj powiedziałam o żelazie przy okazji i o magnezie. Natomiast co ważne w kontekście takim w ogóle suplementowania minerałów. No minerały... W ogóle wszystko. Najlepiej jest popijać wodą, absolutnie nigdy nie sokiem grejpfrutowym, no to tak bije na alarm, ponieważ wiemy, że sok grejpfrutowy jest metabolizowany przez takie białko zwane cytochromem P450 i to jest takie białko, które pełni rolę w metabolizmie antybiotyków, ksenobiotyków, jakichś różnych toksyn i trucizn w naszym organizmie i w momencie, kiedy my popijamy lek
sokiem grejpfrutowym, to ten cytochrom P450 jest zajęty metabolizmem tego soku grejpfrutowego i powoduje, że na przykład leki, pewne substancje nie są już metabolizowane i ich okres półtrwania i działania w organizmie znacznie się wydłuża i możemy nieświadomie na przykład przedawkować pewne leki. Okay. Podobnie ma się, i tutaj też warto wiedzieć, jeżeli suplementujemy olej CBD, to ten produkt również metabolizowany jest z udziałem cytochromu P450, dlatego jeżeli włączamy już olej CBD do swojej rutyny suplementacyjnej, to zawsze warto jest to ustalić z lekarzem, że na przykład, nie wiem, przyjmuje statyny, czy przyjmuje jakieś leki przeciwzapalne, czy o uwolnionym działaniu. Warto zwrócić uwagę, po prostu mieć to w pamięci, że ten związek może wpływać na metabolizm leków. I były takie przypadki, czytałam w literaturze, że kobieta właśnie karmiła piersią swojego malucha, zażywała jakieś leki przeciwzapalne, oprócz tego morfinę i generalnie no, niezbyt dobrze to po prostu wszystko bilansowała i popijała to sokiem właśnie chyba grejpfrutowym, czy generalnie czymś, co wchodzi w reakcję z cytochromem P450, i to dziecko z mlekiem matki przedawkowało tą morfinę i skończyło się to tragicznie, bo okay, po prostu metabolizm tego związku był tak przedłużony, o czym my możemy nie mieć pojęcia, więc tu warto zwrócić uwagę, że to, czym my popijamy... Po prostu popijajmy wodą, popijajmy wodą najprościej. Naprawdę, dla mnie żadna herbata ma taniny, garbniki, też to wszystko wchodzi na przykład w reakcję z żelazem czy z magnezem i warto popijać to wodą. Można popijać wodą zimną, można popijać wodą ciepłą. Tak jak mówiłam, na przyswajalność minerałów, szczególnie żelaza, wpływają produkty kwaśne, na przykład właśnie witamina C, fajnie jest to łączyć. I w kontekście minerałów też, tak jak mówiłam w przypadku magnezu i żelaza, unikać produktów, po prostu w bliskim odstępie czasu unikać błonnikowych rzeczy, bo one też na pewno będą tą absorpcję i to wchłanianie zaburzać. Natomiast z takich pierwiastków, które wydają mi się w ogóle no, ważne, czy to na dietach po prostu... Tak, skupmy się najpierw jakby dla każdego. Dla każdego. To na pewno minerałem, który jest ważny, jest cynk i selen. I oczywiście, jeżeli sobie go nie zapewnimy z dietą, to warto jest te produkty suplementować. Szczególnie... A ja chcę powiedzieć ciekawostkę o selenie. I powiedz mi, czy to jest prawda, że jeden orzech brazylijski to jest dzienna dawka selenu. Tak, tylko też warto zwrócić uwagę, jakie to orzechy, bo ten selen w orzechach brazylijskim bierze się z gleby i z ziemi. I na przykład nie zawsze we wszystkich rejonach świata ta gleba jest zasobna tak samo w selen. I już teraz nie chcę być gołosłowna, ale są pewne typy, czy to jest, wiesz, z danego, czy z Gwatemali, czy z Ekwadoru, mogą różnić się bardzo tą dawką selenu. Czekaj, sprawdzę. Osoby, które nas oglądają, wiedzą, że ja tutaj lokowanie tego muszą. Co masz? To są orzechy brazylijskie. Ale wiesz, co jest śmieszne? No, że nie jest napisane skąd. Na logikę to orzechy brazylijskie są z powinny być z Brazylii. Tak, ale rzeczywiście jest tak, że... To zostały wyprodukowane w Hiszpanii. O, widzisz. To tyle mogę powiedzieć. Czy wiesz, orzech brazylijski to jest odmiana, wydaje tak, mi się. Tak, jest to taki no, żarcik. Ale tak. Natomiast to, co chcę powiedzieć, po prostu to jest ważne w kontekście selenu. Po pierwsze to, że selen i cynk to są pierwiastki, które są niesamowicie ważne dla funkcjonowania naszej tarczycy. Tutaj szczególnie zwracam się do kobiet, jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, to są niesamowicie ważne elementy, szczególnie selen, ponieważ po pierwsze jest bardzo silnym antyoksydantem i w ogóle w tworzeniu hormonów tarczycy bierze udział jod i tyrozyna. I w momencie, kiedy te pierwiastki, jakby jod łączy się z tą tyrozyną i powstaje nam ostatecznie funkcjonalny hormon T4, T3, wytwarza się bardzo duża ilość natlenku wodoru, który mocno uszkadza komórki. Działa on po prostu prooksydacyjnie. I wiemy, że selen zmniejsza jakby działanie tych wolnych rodników, powoduje, że ta tarczyca działa lepiej. Przyjmowanie selenu wiemy, że w przypadku chorób Hashimoto może obniżać przeciwciała anty-TPO, anty-TG, może normować poziom TSH. Jest bardzo ważny dla tych wszystkich elementów, które na przykład w niedoczynności tarczycy czy w chorobie Hashimoto są w jakiś sposób dotknięte, czyli dobrostan włosów, dobrostan paznokci, też usprawnia metabolizm, wpływa na takie funkcje związane z nastrojem. Są badania, które mówią, że suplementacja selenu może odsuwać jakieś objawy depresyjne. Więc selen jest bardzo ważnym pierwiastkiem, szczególnie, no mówię teraz, dieta jest niedoborowa w ten selen też, dlatego warto też zwracać, jeżeli jemy te orzechy, ja nie powiem teraz jakie konkretnie, ale orzech orzechowi nierówny. Tak. Natomiast co jest ważne w kontekście selenu, to żeby to była też dobra forma tego selenu. I mówi się, że takimi najlepiej bioprzyswajalnymi, czyli do naszego organizmu takimi, które wykorzystamy, jest selenometionina albo selenocysteina.
I co ważne, jeżeli zażywamy hormony tarczycy, to powinniśmy, możemy selen zajadać w pierwszej połowie dnia, natomiast w pewnym odstępie od euteroksu czy letroksu, w zależności co tam po prostu przyjmujemy. Ale co jest turbo ważne i tak naprawdę właśnie jak ja pracowałam nad tyrosetem i tam mieliśmy rozłączne, coś się jadło rano, po południu, coś wieczorem, to był produkt stricte dla dedykowany osobom z niedoczynnością tarczycy z Hashimoto, żeby nie łączyć cynku z selenem. Mhm. Jest wiele też różnych dywagacji, ktoś mówi, żeby łączyć, żeby nie łączyć, natomiast wiadomo, że te pierwiastki rywalizują ze sobą troszkę o wchłanialność i po prostu bez względu już na to, jakie ostatecznie będzie stanowisko, bezpiecznie jest po prostu brać je rozdzielnie, czyli selen na przykład w pierwszej połowie dnia, a cynk wieczorem. Cynk też jest super ważny, ponieważ oprócz tego, że wpływa na te wszystkie nasze przydatki, znowu. Tak, cera, paznokcie, włosy, bierze udział, jest bardzo też silnym kofaktorem i jakby wszystkie przemiany metaboliczne naszego organizmu, czy funkcjonowanie DNA, RNA. Natomiast cynk też również w postaci soli organicznych i to na przykład diglicynian, glicynian, picolinian cynku. Ważne, żeby patrzeć na te formy lub po prostu poprosić w aptece o sole organiczne cynku. I tak jak mówię, nie łączyć go z selenem. Więc to są pierwiastki, które... Jeśli też wiemy, że mamy jakąś tam dietę niedoborową, ale dieta wegańska, wegetariańska na przykład ma, no ma sporo tych nasion, wszystkich dyni, takich rzeczy, pestki, więc jest w selen i cynk bogata. Natomiast są to elementy, które jeśli mamy, a boryka się coraz więcej kobiet z problemami tarczycy, na pewno warto włączyć. A wydaje mi się, że też mówiłyśmy o tym chyba w naszym pierwszym podcaście, który bardzo polecamy, mhm. bo jest super, że właśnie u kobiet to kwestia rozregulowania sobie całego systemu, całego organizmu. To jest coś bardzo prostego. Mhm. I właśnie wystarczy jeden element układanki źle ułożyć i mamy właśnie taki efekt domina. I szczególnie właśnie jeśli chodzi o hormony. Tak. I myślę, że jesteśmy teraz w takim momencie, że nasze zdrowie jest bardzo zagrożone deregulacją. Mhm. I właśnie robimy to czasem nieświadomie, bo na przykład ktoś, bo mówiłaś, że ludzie, że są różne szkoły, ale czasami nie ma żadnej szkoły, tylko jest szkoła pod tytułem chcę mieć ładną cerę, biorę cynk. Słyszałem, że orzechy brazylijskie są dobre, biorę selen. Rano to wszystko zjadam. To wszystko, i można sobie zrobić i na przykład krzywdy. Właśnie nie brać tego razem, bo tak naprawdę to jest po prostu bez sensu, kompletnie posunięcie. To, co jeszcze mi się przypomniało i tutaj akurat jak mówiliśmy o witaminach rozpuszczalnych w tłuszczach, co też ludzie suplementują, a jest ważne i szczególnie na dietach wykluczających. Kwasy z grupy wielonienasycone, kwasy tłuszczowe, niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe, jak na przykład omega-3. Dlaczego to jest takie super ważne w ogóle w kontekście wszystkich osób, a co dopiero w kontekście osób, które właśnie wykluczają dietę mięsną, dietę nabiałową? Dlatego, że no, omega-3 to jest w ogóle dla mnie taki król, jeżeli chodzi o dobrostan w ogóle i organizmu, i głowy, wiesz, o mózgu, to ja tutaj zaraz byśmy mogły gadać z godziny, ale tak w skrócie, dlaczego omega-3 są tak ważne? Po pierwsze, mózg to jest w większości tłuszcz. I jeżeli chodzi o budowę błony neuronów, no to składa się ona z tłuszczu i osłonki mielinowe, które tworzą, po prostu osłaniają nam aksony, którymi płynie sygnał nerwowy, może płynąć szybko, sprawnie i w ogóle prawilnie. Też te osłonki mielinowe składają się z tłuszczu. Za cały rozwój mózgu prawidłowy odpowiada tak naprawdę tłuszcz w większości, właśnie szczególnie kwasy DHA. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby kobiety w produktach roślinnych, kobiety w ciąży, w ogóle osoby starsze, osoby aktywne, czy to fizycznie, czy to psychicznie. Ważne jest bardzo to przyjmowanie omega-3. Jeżeli nie możemy przyjmować tego z jedzeniem, to warto suplementować. Dobrostan oka. No tak naprawdę ogromne działanie przeciwzapalne. Wiemy, że omega-3 bardzo mocno regulują odpowiedź odpornościową naszego organizmu. Z jednej strony wyciszają pewne elementy, z drugiej strony aktywują i regulują inne. I w przypadku chorób z autoimmunizacyjnych, jak na przykład choroba Hashimoto, czy reumatoidalne zapalenie stawów, czy stwardnienie rozsiane też, wiemy, że suplementacja omega-3 bardzo dobrze wpływa jakby na odsunięcie objawów. Natomiast to, co jest ważne, wydaje mi się, żeby podkreślić, jak te kwasy omega-3 dzielimy i co jest sens w ogóle przyjmować i spożywać, bo takim głównym prekursorem kwasów omega-3 jest kwas alfa-linolenowy. I to jest rzeczywiście kwas, który my znajdziemy w produktach pochodzenia roślinnego typu siemię lniane, chia, olej lniany, orzechy włoskie czy olej rzepakowy. I to jest rzeczywiście fajnie, bo w produktach roślinnych. Natomiast tak naprawdę najważniejsze dla naszego organizmu są kwasy EPA i DHA, czyli eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy. I to są kwasy, które niestety dla osób,
Tak, dla osób, które nie jedzą mięsa, są to substancje, które są w tłustych rybach szczególnie. Też w jakimś tam stopniu w nabiale, natomiast głównie w tłustych rybach. I mówi się, że rzeczywiście pewna część w naszym organizmie w procesie elongacji z tego ALA, czyli kwasu alfa-linolenowego, może być przekształcona do EPA i DHA, natomiast jest to dosyć mały procent. I wiele czynników na to wpływa, że my będziemy zajadać sobie to źródło omega-3 w postaci ALA, ale jakieś takie preferencje ogólne organizmu, biochemiczne, czy to ile zajadamy kwasów omega-6, bo tak naprawdę kwasy omega-6 biochemicznie rywalizują po prostu z pewnymi enzymami i może nie dochodzi tak, często mamy więcej, bo na przykład są w tłuszczach roślinnych płynnych, które jemy, oliwa z oliwek, czy pewne oleje. Tam jest bardzo dużo tych omega-6 i po prostu organizm zajmuje się jakby procesami, przemianami dotyczącymi omega-6 i nie może wydłużać desaturazy, konkretnie desaturaza, taki enzym jest delta 5 i 6. To są enzymy, kiedy mamy polimorfizmy na przykład tych enzymów albo nasz organizm zajęty jest po prostu nadwyżką omega-6, ta nasza produkcja EPA i DHA nie będzie przebiegała tak dobrze, tak pomyślnie, czyli z tego ALA nie wytworzymy sobie tych kwasów. Podobnie jest w przypadku, kiedy jemy bardzo dużo produktów bogatych w tłuszcze trans, te wszystkie izomery, które są w tych wszystkich utwardzone tłuszcze, tak. Wszystkie ciastka, słodycze niestety, które są na utwardzonej margarynie, palmie, niestety, po prostu cały czas nie mogę uwierzyć w to, że my dalej używamy tych produktów, ale utwardzony na przykład olej palmowy, to są właśnie takie elementy, które będą nam zaburzały ten proces wydłużania ALA do EPA i DHA. I wtedy rzeczywiście warto te produkty suplementować. Jeśli jesteśmy na diecie, powiedzmy, typowej, jemy mięso, jemy mięso, to rzeczywiście możemy sobie to EPA i DHA w postaci tranu, czy kapsułę. Czyli ten olej z wątroby rekina, tak? Na przykład tak może być. To mi się kojarzy z dzieciństwa. Powiem, że ostatnio naczytałam się też... Kurde, nie wiadomo co wybrać, bo wiemy, że ryby drapieżne i takie przydenne i głębinowe są zanieczyszczone mocno rtęcią i dioksynami. I też teraz takie mniejsze zło, co wybrać. Czy suplementować się tranem i tymi pochodzenia zwierzęcego EPA, DHA, czy nie? Nie chcę zabrać stanowiska tutaj, bo po prostu nie wiem. W sumie nie wiem, co wybrać. Wiem, że te elementy są bardzo ważne. I tak naprawdę my byśmy musieli, ludzie, którzy jedzą mięso i ryby, zjadać bardzo często te ryby, nie wiem, czy raz w tygodniu solidną porcję tłustej ryby, albo raz nawet na kilka dni, żeby te kwasy uzupełnić, więc ta suplementacja nam wydaje się mieć sens. Natomiast co w przypadku, jeśli my nie jemy produktów pochodzenia zwierzęcego? Tak. I wiem, że są produkty z alg. Które są, z tego co wiem, trudno dostępne i drogie. Są trudno dostępne i drogie, więc jeszcze się nie urodziło takie coś, co jakby mogłoby być dla wszystkich, po prostu dla człowieka, który nie chce też... Czekaj, bo tutaj też nasza wersja wideo. A tak, masz to. Mam właśnie produkt z kwasami omega-3. To jest for her. Ja akurat się pod tym mogę podpisać. Tak, tyle, że to Paula Ichnatowicz, mój dobry ziomeczek. Dla mnie ona jest po prostu, wiesz, jeżeli chodzi o dietetykę, to jest mega ogarniać. I wiem, że Paula tutaj brała udział w szkło, tym. Szkło. A dlaczego to jest ważne? W ogóle super, że to jest w szkle. I o tym powiem. Kwasy omega-3 są bardzo niestabilne, jeśli chodzi o temperaturę, o światło, więc one szybko po prostu ulegają degradacji, też szybko jełczeją. Dlatego ważne, żeby były przechowywane w lodówce. Ważne, żeby były w ciemnej butelce chronione przed światłem. I jeszcze fajnie jest, jak na przykład jemy coś, co ma omega-3 i łączymy to z witaminą E. Z witaminą E, dlatego że witamina E troszkę może odsuwać ten proces tych niechcianych procesów, które mogą dziać się z tymi tłuszczami. Oprócz tego działa antyoksydacyjnie i wiesz, to wszystko wzmacnia to działanie przeciwzapalne i dobre omega-3. I dlaczego takie super ważne jest to, że jeżeli już jemy te siemię lniane i chcemy mieć to źródło ALA, to mielmy sobie to siemię lniane na świeżo i spożywajmy je świeżo, ponieważ kupujemy takie zmielone i ono w większości już nie ma tego działania, które powinno mieć, bo po prostu już zostało utlenione. Więc tak, są produkty wegańskie, które mają stricte DHA i EPA, bo tutaj masz... To jest, tak, właśnie ciekawi mnie, czy to jakby załatwi sprawę. Czy nie, to jest olej z wiesiołka, więc to jest źródło ALA. Więc teraz od Twoich kwestii indywidualnych organizmu, od tego, czy Ty nie jesz za dużo omega-6, czy Ty nie jesz tłuszczy trans, będzie zależało to, czy Ty sobie z tego ALA wyprodukujesz EPA i DHA. I byłoby super, gdyby tak było. Jeżeli dbamy o to prawidłowe ratio, to ten stosunek omega-6 do 3, które powinno być, mówi się, między 4 a 5 do 1, czyli między 4 a 5 jednostek omega-6 do 1 omega-3, to byłoby świetnie i wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że Ty sobie
wytworzysz ten omega-3. Natomiast nasze społeczeństwo mówi się, że zajada około 10 do 1 w stosunku omega-6, więc jest trudno. I to też mówi się o osobach jedzących mięso. Tak, nie było. Absolutnie. Częściej nawet oni mają nadmiar zdecydowanie częściej. Szczególnie osoby na dietach tutaj ketogenicznych, czy dietach bogatych w mięso, mają nadmiar omega-6. Więc takie osoby szczególnie na przykład powinny suplementować DHA i EPA. Czyli jakby rozwiewając, bo ja słyszałam od dłuższego czasu o suplementacji omega-3, z tym, że to nadal jest ten kwas, który musi sobie sam poradzić w naszym organizmie i jest mu trudniej, ale jest to spoko rozwiązanie, bo zakładam, że nie każdy z nas ma codziennie czas, żeby zjadać 3 łyżki świeżo zmielonego siemienia lnianego. Tak, jest to po to było prostu, bardzo tak, trudne stwierdzenie, tak, świeżo zmielonego siemienia lnianego. To będzie ewidentnie nowy jakiś łamacz języków. Więc to jest trochę takie pójście na skróty, tak, ale to też nie gwarantuje nam super poziomu omega-3, bo osoby na diecie roślinnej muszą się trochę nagimnastykować i lepiej po prostu się odżywać holistycznie i przez to unikać może nam się to lepiej trans, bo to też właśnie tak jest, że to co mówiłyśmy, że wydaje nam się, że jemy zdrowo, ale możemy być na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, ale na przykład jeść dużo słodyczy, ciastek, jakichś wypieków, które będą miały tak dużo tych tłuszczy trans, które spowodują, że no, te nasze desaturazy nie do końca będą działały i to, ta produkcja EPA i DHA może nie zachodzić tak fajnie, więc jest to w przypadku diety wegetariańskiej i wegańskiej problem, żeby znaleźć fajny suplement. Przyznam, że myślę o tym i tak, może, no coś, ja może coś stworzę, bo tak jak witamina D3, no ta witamina D3, którą my mamy, której sobie sami nie wyprodukujemy i zajadamy, w większości jest z lanoliny, z wełny no owczej. Właśnie, ja wykorzystam to i ja Ci pokażę moją na przykład, no, witaminę D3, którą ja kiedyś dostałam. Z VegaFitus. Tak, bo widziałam, że oni w ogóle na tej stronce mają sporo bardzo mądrych rozwiązań i rozsądnych. Tak? I myślisz, że to jest okej? Okay? Bo ona jest wege. Tak, wiesz co, ona jest jakiś... czekaj, z czego ona jest? Z porostów. Tak, czytałam o tym. Nie wiem, jaka jest... Wiesz co, ciężko mi jest stwierdzić, nie widziałam żadnego badania, które by pokazywało, bo no, najlepiej jest co zrobić. Tak jak dzisiaj też mówiłaś mi, oznaczasz sobie poziom witaminy D3. Najczęściej w labie oznaczamy to jako 25 OHD, czyli metabolit po prostu witaminy D. Oznaczasz na dzień dobry, zajadasz to i rzeczywiście ty jesteś w stanie stwierdzić, czy to działa i wtedy wiesz, że okej, no działa, wzrosła mi ta ilość nanogramów na mililitr, bo tak się podaje, chyba od 30 do 50 powinno być ok. I wtedy wiesz, że to ma sens. A przyjmowanie produktu, który jest drogi, szczególnie jeszcze z takiego źródła, bo wiemy, że ta witamina D3 w postaci lanoliny, no to już od lat jest suplementowane, zajadane, wiemy, że to działa. Natomiast w przypadku produktów, które wydajemy na to kasę, szczególnie właśnie, wiesz, no kupujesz z porostów i nie wiesz, jak to się będzie miało, możesz wierzyć trochę w placebo, lepiej sobie oznaczyć ten poziom, przyjmować to i sprawdzić. Ja wierzę, że to działa, bo tak naprawdę czytałam badania na ten temat, tak samo jak właśnie z alg uzyskujemy omegi, tak jak z tych porostów uzyskujemy D3. Absolutnie jakby jestem bardzo ciekawa, wydaje mi się, że skoro to istnieje i jakaś firma biotechnologiczna się za to zabrała, to na pewno ma to sens. Mówiłyśmy o minerałach i też wspomniałaś o jodzie. Tak. Myślę, to że też to też jest ważna kwestia i właśnie mnie się jod kojarzy z moją babcią, która ma problemy z tarczycą i zawsze jeździła na wakacje, żeby się nawdychać tego jodu. I z tego co wiem, no to możemy ten jod sobie dostarczać na przykład w postaci soli. Tak, w postaci soli, czy to kłodawskiej, czy himalajskiej, czy jakiejkolwiek fancy. Ale właśnie, tylko że jak ona jest himalajska, musi być jodowana. Tak, musi być fortyfikowana jodem, natomiast fajnym elementem, ja lubię, jest kelp. Też były różne... To jest taka alga, to jest taka też alga. Można sobie makaron z tego kupić. Tylko z jodem naprawdę warto też jakby uważać. Dlaczego w ogóle jod jest ważny? Tak jak mówiłam tutaj gdzieś w kontekście selenu i dobrostanu tarczycy, że właśnie selen jest potrzebny, żeby wolne rodniki, które powstają w wyniku łączenia jodu i tyrozyny. Jod i tyrozyna jest nam potrzebny, żeby wytworzyć tam hormony tarczycy. Więc bez jodu tak naprawdę ta tarczyca, szczególnie właśnie w niedoczynności ma to znaczenie, ta tarczyca nie będzie funkcjonowała prawidłowo. Więc rzeczywiście fortyfikowana żywność jodem i spożywanie jodu jest ważne, jest niesamowicie istotne, też kobiety w ciąży z niektórymi wskazaniami powinny jod suplementować ze względu na dobrostan układu nerwowego dziecka. No, szereg elementów, które po prostu jod jest ważny i chociażby patrząc na to, że tarczyca jest no, takim trochę epicentrum hormonalnym. Po prostu oprócz przysadki czy nadnerczy tarczyca reguluje tak naprawdę tak wiele procesów metabolicznych, hormonalnych w ciele kobiety i jak sobie zdajemy sprawę, że bez jodu nie ma tych hormonów tarczycy, to już gdzieś tam zapala się lampka, że ten jod powinniśmy suplementować. Natomiast też łatwo z jodem troszkę przedobrzyć, a z kolei nadmiar jodu w diecie nie działa dobrze i może predysponować do zwiększenia objawów, czy po prostu no generalnie nie jest wskazane w przypadku choroby Hashimoto. Choroby autoimmunizacyjne, choroby z autoimmunologii z jodem nie do końca muszą się lubić, dlatego też warto to skonsultować z lekarzem, bo z jednej strony na niedoczynność tak, ale w przypadku Hashimoto
no może to nie być do końca dobre rozwiązanie. Jod też możemy sobie oznaczyć, natomiast wiemy, że nie z krwi, tylko ważnym takim dobrym rozwiązaniem jest, tak jak w przypadku magnezu, oznaczanie jodu w moczu. Mhm. Taka na przykład dobowa zbiórka moczu może, i wiem, że w laboratoriach takie coś się rutynowo też przeprowadza, więc oznaczyć sobie ten jod, zanim zacznę go suplementować, przyjmować kelp, czy nagle, nie wiem, wiesz, jeść produkty, po prostu zacznę włączać do diety produkty, które mają dużo tego jodu i nagle może na hura zrobić się coś bardzo, bardzo niedobrego. Może też na przykład w jakieś elementy, które będą wskazywały na jakieś stany związane z nadczynnością tarczycy. No. Mamy jeszcze jakieś minerały, na które warto zwrócić uwagę? Wiesz co, cynk, selen omówiłyśmy, żelazo, magnez. Magnez, to mówiłam w kontekście witaminy D, ale tak jeszcze dodam, że nasza dieta rzeczywiście też ten magnez nie jest zbyt zasobna, szczególnie jeśli... Przytaczałam kiedyś takie badanie, które mówiło, że rzeczywiście kawa nie odwadnia i tak bardzo tego magnezu nie wypłukuje, ale jeśli lubimy, tak jak ja kocham i piję 5 kaw dziennie i do tego piję zieloną herbatę i czarną herbatę i mam dosyć stresujący tryb życia i wiesz, jem dużo błonnika, to warto ten magnez też sobie przyjmować. Natomiast tak jak mówię, wieczorem bardziej niż w ciągu dnia ze względu na to, że troszkę nas wycisza, w formie soli organicznych, najlepiej cytrynian i sprawdzać sobie ilość po prostu jonów magnezu na preparacie. Magnez jest turbo ważnym kofaktorem tak naprawdę wszystkich reakcji, tak jak mówiłam, chemicznych i no dieta nasza jest niedoborowa w ten związek i tak naprawdę ja nie zachęcam, żeby wszyscy to jakby wszyscy muszą nagle teraz przyjmować magnez, ale jeśli czujemy u siebie jakieś problemy z koncentracją, czy jakieś drżenie mięśni lub tak jak mówię, no żyjemy w taki sposób, a nie inny, warto sobie magnez też włączyć właśnie w formie organicznej. No dobrze, to teraz ja bym chciała, żebyśmy trochę zrobiły porządek. Mhm. To najpierw załóżmy taką sytuację, że robimy sobie badania i mamy wszystko w normie, czyli nie mamy żadnych stanów niedoborowych. Co uważasz, że każdy powinien suplementować? Trochę już o tym mówiłyśmy, mhm, tak? Czyli na pewno każdy w okresie zimowym w Polsce powinien tę witaminę D, tak, to jest absolutnie moim. To jest pierwsza rzecz. Czy jest jeszcze coś, co jest Twoim zdaniem, no może nie dla obowiązkowych, wiadomo, nie ma obowiązkowych rzeczy, ale naprawdę wskazane dla większości ludzi? Ja bym postulowała za właśnie D3 i za tymi omega 3. Okay. Dlatego, że potencjał przeciwzapalny i ten dobrostan, który możemy osiągnąć po prostu jedząc te tłuste ryby, których nie jemy w Polsce i te ryby też nie są najlepszej jakości, czy ten łosoś, czy ta makrela, czy te wszystkie, wiesz, elementy, które są zasobne. Myślę, że sobie tego nie dostarczamy, więc omega 3, szczególnie osoby na dietach bezmięsnych, więc omega 3 i witamina D. I tak jak mówię, to na pewno osoby, które borykają się, coś z tą tarczycą jest nie do końca okej, to na pewno selen i cynk. B12. Ale nie razem. Ale nie razem. Tak. Bardzo dobrze, Karolka, właśnie, że tutaj tak niech to wybrzmi jeszcze raz, nie razem. Z witaminą B12 też mam taką rozkminkę teraz, bo mi jest ciężko stwierdzić tak naprawdę, co jest obligatoryjne, co nie, bo trochę to jest tak, że jak ja wiem, jak to wszystko dobrze działa, to jakby wiesz, zachęcałabym na przykład też, żeby kompleks witamin z grupy B zajadać. Bez względu na to teraz tak, jeżeli jesteśmy na dietach normo, co nazwać? Tradycyjnych. Tak. Chciałam powiedzieć, że normokalorycznych, czyli też takich, gdzie nie jesteśmy w jakimś deficycie. Okay, powiedzmy, czyli że nie jesteśmy na redukcji. Tak, nie jesteśmy na redukcji, wszystko sobie dostarczamy i w ogóle, więc mamy to ładnie zbilansowane. To B12 i w ogóle witaminy z grupy B nie dość, że pełnią funkcję w całym tym, w tym takim jakby detoksie organizmu. Oprócz tego biorą udział w metabolizmie białek, węglowodanów, pełnią bardzo dobrą rolę dla neuroprzekaźników, więc wydaje mi się, że ta B12 to jest fajnym dodatkiem. Jeżeli jest jeszcze metylowana, tak jak mówiłam, w dobrej formie, to jak najbardziej, ja po prostu B12 jem cały czas, oczywiście w jakichś tam odstępach, bo to też jest ważne, chyba żeby powiedzieć, że najlepiej suplementować w okresach 3-4 miesiące, później jakaś tam przerwa i na przykład oznaczamy sobie poziom, ja też na przykład stosuję 3 miesiące przerwy, oznaczamy jakiś poziom, żeby widzieć, co się w tym organizmie dzieje, bo też nie bądźmy do końca życia niewolnikami suplementów, możemy pewien poziom wyrównać, a potem jakby tą suplementację przerwać i włączyć w danym okresie znów, prawda? Więc to... Okej, no ale jeżeli jesteśmy, bo powiedziałyśmy o witaminie D i to z założenia jest cykliczne, ale
przechodząc do drugiej grupy osób, czyli nie turbozdrowi ludzie na tradycyjnej diecie, tylko turbozdrowi ludzie na diecie wegańskiej, dajmy na to, to też mamy witaminę D, ale czy jej wtedy nie należy przyjmować w trybie ciągłym? I tak samo tak. B12 i o tym w trybie ciągłym? Powiedzieć tak, że jeżeli to jest dieta, która kompletnie wyklucza te składniki, to tak. Natomiast tak jak mówiłam, nazwałam to dietą normokaloryczną, bo miałam na myśli to, że jeżeli nie jesteśmy na żadnych redukcjach, bilansach, czyli powiedzmy też nie mamy takich niedoborów w związku z pożywieniem i powiedzmy, że jemy mięso, no to ja bym robiła te takie interwały czasowe. Okej, okay. I wtedy właśnie dochodzi na przykład ta B-kompleks. Tak. I obserwujemy po jakimś czasie wyniki badań, jak to się zmienia. Na przykład jeżeli chcemy, tak jak mówiłam, sprawdzić, jak ta B12 zadziałała, no to mierzymy sobie poziom homocysteiny czy kwasu metylomalonowego. Tutaj jeszcze tak sobie myślę, że tą D3, tak powiedziałam, że w tych interwałach, ja D3 suplementuję cały czas, ponieważ tak jak mówię, uważam ze względu na tą szerokość geograficzną, nie mamy tej produkcji naszej stałej i z keratynocytów, to też sugeruje się, że właśnie, dodam w kontekście D3, wystawianie się nawet na 15 minut od maja do sierpnia, mówi się 18% ciała, no nie wiem, to może być jakaś tam kawałek przedramienia, nogi, to już nam tą ekspozycję trochę zapewni, ale to i tak nie jest to, co mogłoby być i co tak naprawdę jest dla nas super dobre. Więc tą B12 ja jakby bardzo, bardzo propsuję. Możemy ją też, jest taka w sprayu, która bardzo dobrze dyfunduje i ma bardzo dobrą biodystrybucję. Ja, mi powiedziałaś kiedyś, żeby stosować tą metylo. Tak, metylowaną, to co właśnie mówiłam. B12 i ja nie pamiętam niestety, co to była za firma, ale to było coś, co miało naturę w nazwie i też po prostu zapytałam panią w aptece i doradziła mi, która to będzie odpowiednia, także myślę, że warto tutaj po prostu pytać, bo oni wiedzą. Formę, tak. Oni wiedzą, to są ludzie, którzy po prostu siedzieli w tym, edukowali się i naprawdę wiedzą więcej niż jakiś, wiesz, kurczę, znana osoba z serialu, bo tak też bywa, że widzę, że ludzie, którzy kompletnie, to taka dygresja. Ja teraz też w takim razie powiem coś, może to nie jest przyjemny temat, ale niestety wiem, że jest bardzo dużo osób, które promują różnego rodzaju suplementy, nawet ich nie stosując i nie potwierdzają w ten sposób ich działania, tylko po prostu jest to zwykła reklama, więc tak jak moja kochana babcia często kupuje jakąś nowość, dlatego że zobaczyła znajomą twarz w spocie reklamowym, to no, nie dajmy się temu. No, trochę tak jest. Miejmy własny rozum w tych decyzjach. I jeszcze wracając do tych konkretnych składników, które suplementujemy, myślę, że takie też dwa, o których powiedziałyśmy, które się stosuje bardziej w potrzebie, to tak jak powiedzieliśmy przed sekundą, jest to magnez. Jeżeli czujemy, że nie jesteśmy w stanie się wyciszyć, jesteśmy zestresowani. Pamiętam, że znajoma mi podsuwała magnez w jakichś tam czasach egzaminów. Magnez przypomniało mi się z cynkiem i z wapniem też, tak nie do końca to łączyć. Ale to jest, na pewno... to jest całkiem do ogarnięcia, dlatego że jeżeli magnez bierzemy pod wieczór, to już wtedy zakładam, że te pozostałe to cynk wtedy na przykład, bo mówiłam, że cynk też w okolicach wieczora, to na przykład w takich popołudniowych porach. Warto, żeby... To jest trudne. Tak naprawdę jakbyśmy sobie zrobili mapę myśli, to jest warto trudno. Warto sobie to rozpisać, myślę. Tak, żeby selen rano, z kolei cynk po południu i też ten magnez właśnie wieczorem. A z kolei też magnez, tutaj nie chcę robić po prostu chaosu, ale magnez pamiętajmy o tym, że magnez z tą witaminą D mają się dobrze, więc też tak jakby w tej drugiej połowie dnia, nie? Więc... Dużo informacji, ale to da się ogarnąć. Tak, bo też nie bierzemy wszystkiego cały czas i naraz. Jakby ja też wierzę w to, że ten magnez nie jest mi potrzebny codziennie. Tak. I tak samo kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest właśnie witamina C. I to też jest właśnie w tym czasie, kiedy czujemy, że możemy się przeziębić, to wtedy warto sobie ją dorzucać, ale to nie znaczy, że musimy cały pić czas. Kwas askorbinowy. Tak. On jest askorbinowy, dobrze mówię? Tak. Bo ja Ci źle powiedziałam, ja nie mam wcale żadnej lewoskrętnej, tylko po prostu mam kwas skorbinowy, więc wszystko jest tak, jak powinno być, bez żadnych tutaj zabobońskich teorii. Natomiast myślę, że nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, że taka podstawa została przez nas omówiona, natomiast istnieje bardzo dużo suplementów, które nam tak trochę to życie upgradują, ulepszają. I można zwariować. I nie są konieczne. Fajnie jest się nimi pobawić, ale też można się mocno pogubić w tych wszystkich hakujących mózg i inne rzeczy. I cudach, to prawda. Produktach. Więc ja tutaj znowu dla naszych widzów wyciągnę parę rzeczy, które ja mam. I teraz przyznam się... Dobrze, to w ogóle jeszcze coś mi się przypomniało. Przypomniało mi się, co chciałam powiedzieć, bo... Często też mnie ludzie pytają ostatnio na Instagramie, co ja właśnie sądzę o rzeczach typu multivitaminy i takie kompleksy, kombo. Miałam Cię to zapytać, bo to jest chyba właśnie, ja bym celowała, że w Polsce to 80% ludzi zazwyczaj bierze multivitaminy. No i ja, kurczę, powiem Ci, że
tak jak teraz już jakby bardzo wyspecjalizowane rzeczy zaczęłam robić, kminić i w ogóle, ale jak właśnie pracowałam nad tym Tyrosetem, o którym tutaj wspominałam i robiliśmy coś, mówię, kurczę, stworzymy coś, co rozdzieli te wszystkie elementy, spowoduje, że synergie, antagonizmy będą razem, zarazem nie będą się wykluczać i jak ja weszłam w to i zobaczyłam, jaki to jest w ogóle chaos i jak to trzeba dobrze zrobić, to absolutnie stwierdzam, że bardzo dużo tych wszystkich preparatów, które są w postaci multivitamin, po prostu się z sobą wyklucza. Tak jak na przykład właśnie ten cynk z selenem, czy magnez na przykład. To czemu to jest na rynku? Tak jest, to Karola. Jest i niestety pytanie. Po prostu my miejmy świadomość tego, że jeżeli chcemy się suplementować mądrze i że to ma zadziałać, to nie jest sztuką wziąć jedną tabletkę i to jeszcze też często te formy są kompletnie, że tak powiem, do bani. W postaci jakichś tlenków, które mogą się nie przyswajać, czy w postaci, no po prostu, tak jak mówię, chociażby ta B12, czy kwas foliowy. Naprawdę te formy metylowane robią nam dużo lepiej i jakby też są bezpieczniejsze dla osób, które mogą mieć na przykład tą mutację MTHFR, o czym mogą nie wiedzieć, więc lepiej sięgać o te produkty. Jakby ja uważam, że lepiej sięgać po produktów, no więcej już mamy tych tabletek, gdzie nie zachęcam, żebyśmy byli jakimiś lekomanami i wiesz, i zawyżali tą sprzedaż tych suplementów bez sensu, ale jeżeli już coś bierzemy, to z głową i lepiej mieć te 3 kapsułki w 3 fiolkach, czy tam kilka produktów, wiesz, wyselekcjonowanych, ale wiedzieć, że to działa. Czyli dla mnie to jest przede wszystkim formy, jakość tego produktu, pora brania tego produktu i też tak naprawdę Twoja potrzeba, bo to, że koleżanka bierze coś tam, to nie znaczy, że ja to muszę brać. I to tak jakby bym chciała, wiesz, usystematyzować to, że my nie musimy często niektórych rzeczy w ogóle przyjmować, a musimy na przykład witaminy A nie musimy, bo mamy jej wystarczająco w diecie, a okazuje się, że mamy bardzo duże niedobory selenu. I też w przypadku selenu mi się tutaj przypomniało, że też był taki hype na to, że ludzie troszkę bardzo... Czytałam jakąś publikację taką przeglądową, że łatwo ten selen przedawkować właśnie jedząc orzechy, suplementując, a może się okazać, że jeżeli my mamy w rodzinie ktoś w rodzinie zachorował na raka piersi czy raka jajnika i mamy mutację w genie BRCA1, to na przykład ten selen metabolizowany i jakby wykorzystywany przez organizm w inny sposób. I tutaj bardzo bije na alarm, że właśnie mutacja BRCA1 może powodować to, że ten selen troszeczkę inaczej rządzi się innymi prawami w naszym organizmie. I tutaj łatwo jest przedobrzyć, to może być bardzo szkodliwe. I też wiele osób o tym nie wie, a po prostu jest hype na to, żeby teraz nagle się suplementować wielkimi dawkami i robimy to po prostu, wiesz, trochę na nieświadomce. Więc się badajmy. Dokładnie tak, więc się badajmy i konsultujmy wszystko na pewno z lekarzem. Jeżeli tak jak mówiłam, biorę jakiś lek, to część z tych rzeczy może być wchodzić w interakcję, w koligację już z tym lekiem, tak jak mówiłam, chociażby przez ten cytochrom P450, albo też bardzo istotna kwestia w Polsce, bardzo dużo ludzi choruje u nas na cukrzycę typu drugiego, czy insulinooporność i przyjmują już tak troszkę rutynowo metforminę. Metformina jest to związek, który chyba jak jeden z nielicznych tak mocno obniża nam B12. I wiele ludzi o tym nie wie, suplementuje tą metforminę, poziom witaminy B12 jest po prostu, wiesz, kuleje. Takie osoby zapadają na anemię właśnie megaloblastyczną, mają problemy z koncentracją, z głową i kompletnie nie łączą tego z tym, że stosują metforminę i mają B12 na poziomie 0. I właśnie w zeszłym roku, z tego co wiem, czy w 2018 wyszło rozporządzenie Polskiego Towarzystwa chyba Diabetologicznego, że B12 ma być obligatoryjnie włączona do suplementacji metforminą. A metforminę wiem, że też stosują tak ludzie po prostu troszkę na regulowanie metabolizmu glukozy, nie do końca w porozumieniu z lekarzem, więc tutaj po prostu dzwonię też, wiesz, i biję na alarm, żeby jakoś to wszystko mądrze, bo można sobie po prostu zaszkodzić, nie? A w kontekście takich innych w ogóle rzeczy, bo ja to jestem strasznym zwolennikiem tego, że jakoś się suplementuję, to lubię, jak to jest roślinne, dlatego też tak strasznie lubię adaptogeny. Myślę, że o adaptogenach to w ogóle pogadamy pewnie kiedy indziej, dlaczego są takie super, ale... Tak, bo też jest temat rzeka i coś, co też ja stosuję na co dzień, a więc warto też sobie poukładać tę wiedzę. Natomiast właśnie ja mam coś takiego, że to dobaczyć do słuchaczy już do Ciebie, że Asia mówi mi, żebym coś brała i ja to biorę, dlatego że ufam po prostu Twojej ocenie naukowej. I dużo osób pyta mnie właśnie o moje suple i to, co tutaj jest przed nami dla osób oglądających, to są po prostu rzeczy, które ja ostatnio włączyłam, ale też dygresyjnie, jakby jestem jedną z tych osób, które raczej nie narzekają na stan zdrowia. Szczęśliwie. Tak, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, ale też przez to nie jestem najlepszym królikiem doświadczalnym, bo wszelkiego rodzaju zmiany niby z teorii na korzyść, które ja wprowadziłam do swojego życia, rzadko odbiły się na jakichś super efektach w moim samopoczuciu czy w jakichś moich wynikach, bo zawsze to mój organizm sobie radził. Więc to, co Ty mi tutaj właśnie ostatnio podsunęłaś, to są w sumie dwie różne firmy, 4 różne produkty, ale zacznę od
Twojego dziecka. Bo mówiłaś o micelach i... Tak. Czekaj, zobaczymy, czy w ogóle dobrze to... Dobrze się nauczyłam. Mhm. Czyli to są produkty, to są substancje, które zazwyczaj są rozpuszczalne w tłuszczach, ale dzięki swojej formie rozpuszczają się w wodzie, więc są bardziej praktyczne po prostu w przyjmowaniu, bo można sobie po prostu je popić i robią cuda. W ogóle, tak króciutko w ogóle, bo... Powiedz to po swojemu, bo jest to coś, co... z czego jestem dumna, że udało mi się to wprowadzić tutaj na nasz polski rynek, bo uważam, że była bardzo duża luka w kontekście takich produktów. Udało mi się nawiązać współpracę ze szwajcarsko-australijską firmą Biocanovea, która stworzyła technologię micelizacji. Startup szwajcarski Mivital dostał nawet za to, wiem, że w 2018 chyba jakąś nagrodę Pharma Award za taką innowacyjność farmaceutyczną. Wykorzystali po prostu proces zamykania związków aktywnych, cząsteczek w micele, czyli w takie struktury, które obudowane są jakby taką błoną hydrofobową i dzięki temu do środka może być upakowana substancja, która normalnie jest tak zwana hydrofobowa, lubi tłuszcz, więc musi w tych tłuszczach być rozpuszczalna, a przez to, że zamknięta jest w te micele, w te takie mikrokapsułki, może być przyjmowana totalnie bez obecności tłuszczu, może być rozpuszczona w wodzie. Po pierwsze, już sam fakt, że nie musimy przyjmować tych tłuszczów, ona jest rozpuszczona w wodzie, jest w naszym organizmie biodystrybuowana, a po drugie, że dużo bardziej zwiększa siebie przyswajalność tych składników i to jest takie super i właśnie udało mi się i właśnie jakby... Najwięcej w sumie mówię o tym, że mamy tą micelizowaną kurkuminę, dlatego że normalnie kurkumina charakteryzuje się turbo niską bioprzyswajalnością. Ona tak naprawdę... Jemy sobie złote mleko, a niewiele z tego dokładnie. Jest oprócz fancy napoju. Jest niby, mówi się, że w towarzystwie tłuszczu jest jakiś tam większy procent jej przyswajalny, ale część z niej degraduje. Ona jest tak silnie hydrofobowa, hydrofobowa, a lipofilowa, czyli lubi tłuszcz, nie lubi wody, że rzeczywiście przyjmowanie w tłuszczu w jakimś tam stopniu zwiększa tą bioprzyswajalność, ale i tak to nie jest poziom zadowalający tak naprawdę. Wiele badań wskazuje, że to jest znikoma ilość. Innym patentem na zwiększenie bioprzyswajalności kurkuminy jest dodatek piperyny, czyli tego elementu, który jest w czarnym pieprzu. I mówi się, że rzeczywiście obecność piperyny w takich różnych doświadczeniach laboratoryjnych, w badaniach, czy to na zwierzętach, czy nawet w takich badaniach na ludziach, zwiększa bioprzyswajalność, ale ta piperyna działa drażniąco na żołądek i też nie jest to tak duża bioprzyswajalność, jak wykazały badania, która dotyczy miceli. I właśnie micelizowana kurkumina to i liposomalna kurkumina to tak naprawdę są formy, które mają największy sens, jeśli chcemy przyjmować kurkuminę. I właśnie my... A czemu mielibyśmy przyjmować kurkuminę? Czemu byśmy mieli przyjmować kurkuminę? Bo tak zaczęłam. W ogóle kocham kurkuminę i już się zajarałam tym związkiem jeszcze, jak byłam w trakcie studiów doktoranckich, to obok w laboratorium, które badał procesy starzenia, badano kurkuminę od lat, jej dobroczynny wpływ, tak wiesz, już nawet stricte laboratoryjnie na komórki nowotworowe, na hamowanie degradacji enzymów, które reperują nam DNA, które działają przeciwzapalnie, które działają proregeneracyjnie, które działają na metabolizm lipidów, białek, po prostu no kurkumina naprawdę to jest, ja mówię o tym, że to jest cudowny nutraceutyk. Nutraceutyk, dlatego uznano, że to jest pokarm, żywienie, które ma rzeczywiście działanie odżywcze i takie wiesz, wręcz farmakologiczne. No kurkumina jest po prostu cudownym związkiem, jeżeli jest rzeczywiście wykorzystywana przez organizm. I ja pisałam teraz, akurat tak się składa, że nagrywamy do nowego numeru Food Forum o tym, dlaczego warto kurkuminę po prostu suplementować i rozumieć jej działanie w takim nawet codziennym życiu, gdy mamy problemy z odpornością, z regeneracją, gdy spożywamy dużo tłuszczu, na przykład osoby na dietach ketogenicznych kurkuminy mogą sobie włączyć, bo to wszystko usprawnia jakby te mechanizmy też związane z lipidami. Więc tutaj jakby ja się tak sfokusowałam i się tak strasznie ucieszyłam, że możemy tą kurkuminę micelizowaną zrobić. Oprócz tego też, tak jak mówię, jest to roślinna rzecz. Ja uwielbiam produkty, które bazują na roślinach, tak jak właśnie adaptogeny, o których wspomniałyśmy. To tak samo olej CBD udało nam się w te micele upakować. Tak, bo to jest Wasz trzeci produkt, którego akurat tutaj nie mam, ale on jest z tej samej serii. Dokładnie tak i my jako właśnie Aquasol w porozumieniu z Biocanovea stworzyliśmy te micelizowane rzeczy i to jest kurkumina, to jest olej CBD, którego absolutnie proszę się nie bać, ponieważ jest to olej pozyskiwany z konopi siewnych, czyli nie z tych konopi, które normalnie działają jakby psychoaktywnie, czyli konopie indyjskie. I co więcej, nie ma THC. Jego poziom tego THC, czyli tetrahydrokanabinoidów, poziom THC musi być poniżej 0,2%, żeby w ogóle produkt mógł być dopuszczony do obrotu i
jest to produkt, który nie wykazuje działania psychoaktywnego. I właśnie olej CBD no, działa cudownie, jeżeli chodzi o układ nerwowy, działa przeciwlękowo, przeciwdrgawkowo, przeciwspazmatycznie, uspokaja, działa też przeciwzapalnie. Działa też jako taki element paliatywny w terapiach onkologicznych, jako łagodzenie bólu. Tutaj można by mówić i mówić o tym, dlaczego ja w ogóle się zajawiłam tymi dwiema substancjami, właśnie kurkuminą i CBD, dlatego że one no, po prostu holistycznie działają cudownie na organizm. Ja też odsyłam, w internecie jest naprawdę dużo informacji na ten temat, ale też w kontekście CBD, w kontekście tego micelizowanego ma to o tyle znaczenie, że też zamknięty w micele jeszcze bardziej jest przyswajalny dla organizmu i nawet dozując jakieś tam krople, mikrodawki, my jesteśmy w stanie uzyskać ten efekt terapeutyczny większy w stosunku do tradycyjnych elementów. Też udało się zmicelizować Q10, czyli taki związek, który jest bardzo dużym, bo występuje w dwóch formach, albo w formie utlenionej, albo zredukowanej, czyli albo w formie ubichinonu, albo ubichinolu. I teraz w zależności, organizm sobie sam jakby reguluje. Przyjmujemy Q10 i on sam sobie samoistnie przechodzi, czy to w ubichinon, czy w ubichinol i działa albo jako taki donor energii dla nas, dla prawidłowej pracy po prostu naszego organizmu, dostarcza ATP, działa prawidłowo, po prostu wspomaga prawidłowe działanie naszego serca, jest zmiataczem wolnych rodników, więc to też jest ważny element, który sobie możemy włączyć, jeżeli po prostu... Czy on tak trochę sprząta? On tak trochę sprząta i na pewno na dietach takich też bogatych szczególnie dla osób na dietach ketogenicznych, ponieważ działa na dobrostan serca, wiemy, że tam możemy mieć trochę nadmiar tych omega-6 i w ogóle jako bardzo silny antyoksydant, zresztą też pracuję nad tym i mam nadzieję, że uda się stworzyć taką formę miceli tego Q10, którą moglibyśmy dodawać do kremów i do tych wszystkich rzeczy beauty, bo Q10 też jest wykorzystywany w takich aspektach beauty i w kosmetycznych, też jako anti-agingowy element, bo na pewno dobrze działa na skórę i na starzenie, więc jakby tutaj myślę, że mogę wspomnieć, bo to są moje dzieci takie trochę. Znaczy sama ich nie stworzyłam, tylko mówię, ze Szwajcarami, ale jakby ręczę za... Powiedz, jak je brać? W ogóle jak dawkować i kiedy i z czym? Właśnie to jest cudowne, że możemy je dawkować, nie musimy dawkować z tłuszczami, możemy sobie wkraplać do wody, możemy sobie wkraplać będzie do... Będzie trochę smakowa nawet. Tak, będzie smakowa, możemy sobie dodawać do jakichś tam szejków, soków, nie grejpfrutowego, tutaj podkreślam. I te dawki są naprawdę małe, tak naprawdę. Te dawki są dosyć małe, bo w przypadku kurkuminy my tutaj zalecamy 4 krople rano, 4 wieczorem. Można sobie to oczywiście też zwiększać w zależności od stanu, dla którego chcemy się suplementować, bo jeżeli są jakieś, nie wiem, elementy bardzo dużej, stany bardzo dużej utraty odporności, czy jakiś taki okres mocno przeziębieniowy, można te dawki zwiększyć. Natomiast na opakowaniu tam jest wszystko napisane, więc jeśli ktoś chce dodatkowo włączyć takie prozdrowotne elementy, które działają mocno przeciwzapalnie i tak ogólnie dla dobrostanu organizmu, no to zachęcam właśnie do tych rzeczy micelizowanych i liposomalnych. Natomiast druga rzecz, na którą ja teraz się w sumie zajarałam się i to z różnych względów. Chcesz powiedzieć o nich? Chcę powiedzieć o... Bo ja jeszcze zostałabym przy Twoich na 3 sekundy, żeby tylko powiedzieć, że będziemy mieć dla naszych słuchaczy kod rabatowy i wszystko po prostu będzie w opisie. Dokładnie tak. Tak, bo my tak, dla tak. Was ustawimy, na pewno będzie jakieś 10% zniżki, także tak, produkty jeżeli są... jesteście zainteresowani, to tam będzie info. Produkty są zarejestrowane normalnie, jak sobie wygooglacie, jako Biocanovea, natomiast w Polsce musieliśmy stworzyć markę i nazywa się Aquasol. Natomiast to są dokładnie te same produkty, które są w Austrii i w Szwajcarii, tylko pod inną nazwą i ja teraz jeszcze obmyślam, co by tutaj można w te micele upakować. Na przykład właśnie omegi z alg. Tak, Boże, byłoby cudownie, jakby to była witamina D3 wegańska lub jakieś te omegi będzie z alg. Moja będziemy, twarz na będziemy, będzie twoja twarz, tak będziemy myśleć. Więc tutaj już dobra, przychodząc od tych moich rzeczy, tak. Bo jakby coś, co ja się czymś strasznie zajarałam z różnych względów. Tak, tak powiem, ja już jestem wkręcona, tylko tak jak mówię, ciężko mi stwierdzić działanie, tak. Ja po prostu wierzę w to, że ja teraz jestem w ogóle jeszcze lepszą, jeszcze zdrowszym organizmem. Holistycznie. Tak. Po pierwsze w ogóle o co chodzi? Jest firma, którą ja się po prostu zajarałam bardzo, AminoUp, która jest firmą japońską, więc już jak japońska i w ogóle jeszcze zielona herbata, to w ogóle jak zaczęłam sobie googlować, to mówię wow. I polskim dystrybutorem tej firmy AminoUp jest Kogen. I to są naprawdę cudowne produkty, które jakby z ręką na sercu ja polecam, bo sama stosuję i to są produkty w 100% roślinne i tak jakby, żeby też nie chcę tutaj się rozwodzić za mocno nad samą ideą firmy, ale dlaczego jest dla mnie w ogóle AminoUp jest cudowne? Dlatego, że jest to firma rodzinna, już jakby tradycyjna, wszystko wytwarzane jest w Japonii.
w laboratorium, które jest, działa jakby totalnie zgodne z naszą, wiesz, ideą zrównoważonej produkcji, zrównoważonego rozwoju. Woda jest pozyskiwana, odzyskiwana z deszczówki. Te wszystkie rośliny, z których wytwarzane są te produkty, są sadzone tam u nich. Wszystko jest, wiesz, po prostu super eko, certyfikowalne. W przypadku produktu Etas, o którym naprawdę chciałabym powiedzieć, bo to jest dla mnie totalny hit, produkowany jest części szparagów, które są normalnie wyrzucane i utylizowane z tej końcówki. Czyli jest to dla mnie zero waste w totalnej postaci i udało się Japończykom opatentować i uzyskać związek, który tak naprawdę ja nie spotkałam się do tej pory jeszcze w świecie, żeby był związek jeszcze pochodzenia roślinnego, który aktywuje nam w organizmie, trochę działa jak taki adaptogen, białko HSP70, czyli białko tak zwane heat shock protein, które normalnie w naszym organizmie aktywowane jest w momencie stresu związanego z temperaturą. On w ogóle, to białko w ogóle zostało odkryte w momencie, jak to zwykle bywa w labie, przez przypadek, kiedy badacze zostawili muszki, owocówki, niestety niehumanitarnie poddali je działaniu wysokich temperatur i zauważyli, że zaczyna się ekspresja po prostu pewnego białka, które powoduje, że organizmy zaczynają być bardziej odporne, stabilne na pewne elementy i zauważyli, że właśnie to białko aktywuje się i zachodzi jego ekspresja pod wpływem wysokiej temperatury. I nazwali to białko HSP70, które pełni po prostu ogrom cudownych funkcji w organizmie. Od regulowania procesów pamięciowych, zapamiętywania. Czyli głowa generalnie. Głowa, lepsze samopoczucie, ale też lepsza adaptacja na stres. Lepsze, jeżeli chodzi o jakość i kontrolę snu, czyli śpimy lepiej, podobno są badania normalnie w PubMedzie, które widziałam dotyczące HSP70 z tego produktu Etas, które wskazują na to, że ten sen jest głębszy, jest jakby bardziej jakościowa faza REM, marzenia senne się też częściej pojawiają, więc po prostu sam fakt tego, że możemy aktywować białko, które naturalnie jest w naszym organizmie, czyli znów tak jak adaptogeny, czerpiemy z tych rezerw, które mamy, indukowane przez produkt w 100% prorośliny. Więc jak ja sobie o tym poczytałam, o tym etasie, który jeszcze jest z tych części szparagów, który jest totalnie, wiesz, normalnie utylizowany, wszystko jest produkowane w taki sposób, a nie w inny, tak zgodny jakby z tą etyką, którą jakby, wiesz, się kierujemy, to naprawdę jakby polecam zainteresować się tym produktem i sobie poczytać na stronie Kogen. A drugi produkt, który też jest tej samej firmy, też japoński i też właśnie tutaj w Polsce możemy znaleźć go u Kogen, jest Oligo Elite. I to też jest cudowna rzecz, ponieważ wiesz, że kocham matcha i po prostu zajadam, piję ją cały czas i uwielbiam też zieloną herbatę. A oni tutaj wyekstrahowali polifenole, czyli związki, które są no niesamowicie po prostu, no perełki. To są związki roślinne, które działają bardzo mocno antyoksydacyjnie, czyli jako ten zmiatacz wolnych rodników, tych wszystkich, niwelują tak naprawdę te skutki uboczne działania tych wolnych rodników w organizmie. I te polifenole uzyskane są tutaj z zielonej herbaty i z litchi. Też oni to opatentowali, ponieważ zrobili to w takich naprawdę rozsądnych dawkach. Czystość tego produktu jest niesamowita. I badania, które też można znaleźć w PubMedzie normalnie pod tym kątem, dotyczą redukcji na przykład tkanki wisceralnej, czyli tej tkanki tłuszczowej, która jest taka trudna do zrzucenia, okołonarządowa. Czyli to Oligo Elite bardzo dobrze działa tutaj w tym kontekście, jeżeli chcielibyśmy trochę zrzucić wagę i podziałać metabolicznie, ale też istnieją badania, które wskazują, że te polifenole właśnie z liczy, z zielonej herbaty bardzo dobrze działają tak, wiesz, beauty. Czyli tak. Ten etas jest dla mnie taki mega hype na mózg i uwielbiam ten produkt, naprawdę ja czuję, jakby, wiesz, ja też biorę inne rzeczy, ale wydaje mi się, że no to HSP70 na pewno działa i biorę już to jakiś czas i widzę, jak mi się, wiesz, jeżeli chodzi o spanie, o taki balans. Z pamięcią raczej nigdy nie miałam problemów, ale też czuję taką ostrość. Biorąc pod uwagę, jak żonglujesz terminologią. A może to być to. Natomiast Oligo Elite, jak sobie poczytałam badania, to też bardzo mocno w to wierzę. No i to jest roślinne, więc skoro dla mnie po prostu, wiesz, żadne po prostu syntetyczne jakieś cuda. Tutaj też nie ma szkodliwych dodatków, więc jakby to są produkty, którymi ostatnio się zajarałam. I tak jak uwielbiam adaptogeny ze Swansona na przykład i z... Z czego to ja brałam? Tak, w większości biorę ze Swansona, czy z Apollo, te tak, z Apollo Hegemony, czy z Naufutsa, to tutaj takie roślinne jakieś cuda, to czegoś takiego jeszcze po prostu nie widziałam. I po prostu uważam, że warto sobie o tym poczytać, plus zerknąć jesteś, i spróbować. Jesteś ich ekspertem naukowym, więc mają od Ciebie tak, certyfikat tak, jakości. Tak, więc tutaj dla Kogenu jakby ja jakieś takie naukowe tematy podejmuję i troszkę chciałabym też ludziom wytłumaczyć, jak to HSP70 działa w ogóle, dlaczego warto te rezerwy w nas aktywować.
Tak, to jest też w kontekście adaptogenów, bo generalnie tak chodzi o to, że czerpiemy z tych swoich zasobów, ale nie wchodząc w temat adaptogenów, bo też u mnie już pojawiły się odcinki poświęcone częściowo adaptogenom, także mogę też to podlinkować, to naprawdę ważne jest to, żeby sprawdzać, kto to produkuje, bo adaptogeny to jest bardzo teraz rozhypowane, że tak powiem słowo, i dużo rzeczy jest nazywane właśnie takimi fajnymi suplementami holistycznymi, adaptogenami, a często jest tak, że jest tam to na cukru i różnych dodatków, które totalnie badziewiów, które niekoniecznie są korzystne dla naszego organizmu, tylko zawierają jakąś tam małą ilość chlorelli. Wiesz, to jest czymś... Przypomniało mi się jeszcze w kontekście adaptogenów, jak tak wspomniałaś, jeżeli kupujemy coś, co na przykład mam Bacopa Monieri, jeden z moich ulubionych adaptogenów, który cudownie działa na głowę. Wiesz, ja nigdy o nim nie słyszałam. Wiesz co? Wspaniałe rzeczy to są. Wspaniałe cuda. To działa bardzo dobrze na neuroprzekaźniki, na serotoninę, na dopaminę, ale też bardzo dobrze działa na pamięć, na promuje po prostu komórki nerwowe do lepszej pracy i działa bardzo dobrze. Ja w ogóle rhodiola, Bacopa Monieri i Cordyceps to jest taka moja święta trójca, jeżeli chodzi o adaptogeny. Ale w kontekście Bacopy mówię o tym, że jeżeli bierzemy Bacopę, to patrzmy sobie, bo adaptogen adaptogenowi dokładnie nierówny, na procent standaryzacji, czyli na procent zawartości bakozydów. Bo to w Bacopie na przykład bakozydy pełnią funkcję tych kluczowych związków. Tak samo w przypadku aszwagandy, jest setki w tej chwili marek, które produkują aszwagandę, patrzmy na proces standaryzacji na witanolidy. Bo witanolidy to są te substancje, które rzeczywiście pełnią tą funkcję aktywną. Także, ale masz taką firmę, którą polecasz? Wiesz co, ja jem z... Boże, nie, Apollo i teraz nie wiem, czy to jest Hegemoni, czy Hegemoni. Podlinkujemy. Uwielbiam ich. Chciałabym, żebyśmy i na przykład aszwaganda Gold to jest taka aszwaganda, która jest dla mnie petardą, jeżeli chodzi i zawartość witanolidów, i po prostu zawartość substancji, po prostu dawkę. I też dobre suple mają Brain Society. Ja nie wiem, jakie tam wszystkie są składy, w sensie ilości, ale wiem, że mają dobre standaryzacje i też mają właśnie Bacopę, mają rhodiolę. Także... Ale czy w przypadku takich właśnie produktów nieobowiązkowych, tak? Czyli takich dodatków, to też warto to robić okresowo? Czy to jest raczej holistyczny dodatek do naszego życia długoterminowo, tak? Że sobie po prostu suplementujemy jako coś ekstra, bo tego też nie potrafimy chyba zmierzyć za bardzo. Tak, właśnie o tym miałam powiedzieć, że tak jak w przypadku, nie wiem, B12, czy żelaza, czy witaminy D, możemy sobie pójść, zmierzyć, sprawdzić, dobra, wyrównałam poziom. W przypadku adaptogenów, jakichś takich roślinnych cudów właśnie, jak tutaj pokazujemy, no ciężko to stwierdzić. I też z suplementem jest tak, że ciężko nam jest tak naprawdę stwierdzić, że dobra, działa, nie działa. Jest wiele czynników, które może na to wpłynąć. Może, nie wiem, wyregulowałem rytm, może lepiej śpię, może bardziej trzymam lepszą, czystą michę. Ciężko jest to stwierdzić. Ja u siebie widzę jakieś efekty, gdy tak rzetelnie i z czystym sumieniem zazwyczaj mam tak, że biorę coś przez 3-4 miesiące, odstawiam to, bo też istnieje wiele teorii, które mówią, że receptory się trochę przyzwyczają, wysycają, warto dla organizmu zrobić sobie przerwę i potem biorę to znowu. Też w momencie tego odstawienia jestem w stanie zauważyć, czy coś się zmieniło, czy nie. I też po prostu dla dobrobytu tego, żeby nie przyzwyczajać tego organizmu. To jest taki mój patent, ale myślę, że też co związek, to może to być jakaś, wiesz, inna sugestia. Natomiast w przypadku na przykład kurkuminy, która jeszcze jest w tych micelach, czyli jakby jest też zabezpieczona przed... Właśnie micele robią też to, że zabezpieczają na przykład przed pH żołądka, czy przed jakimiś interakcjami z lekami, które bezpośrednio bytują tutaj. To jest ważne. Ja zalecam właśnie te takie, wiesz, interwały brania. Biorę na przykład 3 miesiące, odstawiam sobie, potem przechodzę do czegoś i obserwuję, jak mój organizm się zachowuje. W przypadku kurkumy, no to ciężko jest mi powiedzieć. Ja myślę, że będę, ona dopiero się niedawno urodziła, więc się z nią zaprzyjaźniam, ale biorę ją sobie codziennie, czy to sobie właśnie robię z jakimś mlekiem, czy dodaję do wody. I myślę, że raczej jej nie przedawkuję i zresztą to muszą być gigantyczne dawki, takie laboratoryjne, żeby rzeczywiście był tego nadmiar, więc... Wydaje mi się, że to, co jest fajne w przypadku produktów właśnie uzupełniających, których nie możemy zmierzyć, to może być taka tak naprawdę ukryta korzyść dla nas, bo to nas skłania do samoobserwacji i jakby nie bierzemy tego bezmyślnie na zasadzie, o, ktoś mi kazał brać pigułki, biorę i to ma działać, tylko nie zmierzysz tego, nie sprawdzisz tego, tylko ty musisz wiedzieć, czy to działa, czy nie, a w sytuacji, w której jednak inwestujesz w siebie, tak, bo to nie są rzeczy, które są za 5 zł, dokładnie, tak jak masz jakąś multivitaminę i zastanawiasz się, dlaczego tego nie polecamy, skoro kosztuje 10 zł, masz wszystko naraz,
to nie działa, tylko w sytuacji, w której to już jest inwestycja w Twoje zdrowie, to też myślę, chcemy lepiej poznać, co funkcjonuje dobrze w naszym organizmie i to uczy nas też takiej uważności i... Myślę, że cudownie to skwitowałaś i tak i jest. Tak, i dlatego nie ma co szukać takich szybkich rezultatów, tylko po prostu dać sobie czas i popatrzeć na siebie, poobserwować swoje ciało. Szczególnie w kontekście adaptogenów i takich związków roślinnych, które właśnie mają to za zadanie, tak jak na przykład, mówię, chociażby ten etas, w którym ja rzeczywiście się zakochałam i mimo, że no biorę L-teaninę, czy tam ashwagandę i jakby, wiesz, tak, żeby się troszkę stonizować na wieczór i brałam to przed spaniem, to odkąd biorę ten etas rzeczywiście dwa razy dziennie, to czuję jeszcze jakąś tam poprawę. I jeszcze jak sobie czytam, co to robi i wierzę w działanie białka HSP70, bo badałam, jakby pisałam na ten temat w trakcie doktoratu jakieś tam prace przeglądowe i generalnie jestem strasznie zajarana tym tematem, to jeżeli jeszcze mam badania i wiem, że to tak działa konkretnie na coś w moim organizmie, no to absolutnie, tylko chce mi się siebie obserwować i nie stwierdzę tutaj, nie zrobię wyników i nie zobaczę, że coś tam wzrosło, coś tam nie, ale to jest rzeczywiście taka fajna sposobność i możliwość do tego, żeby się obserwować. I jakby, wiadomo, to są sugestie. Najfajniej to wszystko mieć z diety, ale tak, są elementy, których no na przykład, tak jak mówię, w przypadku kurkuminy, no nie ma zmiłu, nie będziemy mieli jej biodostępnej, tak jak mamy na przykład w przypadku miceli, czy tak samo jak w przypadku tych polifenoli, które są wyekstrahowane, wiesz, jakby wyselekcjonowane i jest, tam są pewnie ogromne ilości tych związków uzyskane i jakby ilość tych substancji, które trzeba było przetworzyć, żeby to uzyskać, jest taka, że my tego po prostu nie zjemy, a możemy jakby w jednym jakimś tam posunięciem sobie to uzupełnić. No. Ale też myślę, że właśnie na koniec warto powiedzieć, że nawet jeżeli inwestujemy w super fajne suple, to nie rozleniwiajmy się, jeśli chodzi o jedzenie. I też nie znaczy, że ma się oczywiście terroryzować, tak, i teraz po prostu nigdy nie zjem pizzy, bo obniży mi się poziom. Właśnie jedzmy też te rzeczy, wiedząc, że możemy sobie jakoś tam to zrekompensować. Możemy się wesprzeć. Dokładnie, ale nie zastąpić. No. Ale pamiętajmy, że to nie jest jakby jedyne rozwiązanie i też myślę, że tak jak powiedziałam, że złote mleko nie wystarczy, ale to też nie znaczy, że jak bierzemy kurkuminę, to nie rób sobie złotego mleka. Ono jest wspaniałe, jest pyszne i tam to się przyswoi. Tak. Mamy tam też, nie wiem, właśnie mleko kokosowe czy olej kokosowy, trochę tego pieprzu, imbir, to są wszystko cudowne składniki. Mamy MCT, który jest super zdrowy, mamy coś tam, mamy właśnie imbir, to wszystko działa fajnie, natomiast jeżeli chcemy tak jakby czerpać z tych zasobów rzeczywiście, które ten związek daje i się naczytamy, jakie to jest korzystne, to wtedy warto sięgnąć po tą biodostępną formę. I tak jest w przypadku wszystkich, tak jak mówiłyśmy, witamin czy minerałów. Jeżeli coś już bierzemy, jeżeli już coś bierzemy, to decydujmy się na taką formę, która rzeczywiście ma sens. Asiu, no bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę i wierzę, że nasze tematy się nie kończą podcastowo i adaptogeny na pewno są już z tyłu głowy, że musimy o tym pogadać, bo obie to uwielbiamy. Dzisiaj się nawet też wymieniłyśmy parę rzeczy. Testujemy, generalnie testujemy. No i co? Są to tematy, o których ciężko jest mówić w taki sposób, w jaki lubimy otrzymywać informacje w XXI wieku, czyli nie powiemy, cześć, tutaj jest 5 rzeczy, które musisz zrobić i to podziała i zero autorefleksji, tylko no, badajmy się, obserwujmy się i też wymieniajmy się doświadczeniami z innymi osobami, które jakby też czerpmy z tych rekomendacji, ale konsultujmy się też z ekspertami. Tak. Bo to są jednak leki. Pytajmy farmaceutów. Jest, ja uwielbiam na przykład blog tak na koniec, Pana Tabletki, tak jak mówiłam, Zosię Winczewską, super, szanuję te treści, które tam wrzucają. Sama z tego korzystam, jak mam jakiś, wiesz, dysonans, czegoś nie wiem, więc odsyłam. Naprawdę, w internecie jest sporo wiedzy, tylko tej dobrej wiedzy, tak, nie gdzieś... Filtrujmy to. Nie chcę tutaj bojkotować i jakby, wiesz, portali typu Onet, WP, to są portale informacyjne, ale jeżeli chcemy uzyskać rzetelną wiedzę w kontekście nauki, farmacji, jakieś takie rzeczy. Tak, znajdźmy swoje autorytety. I jeszcze polecam panią dr Joannę Podgórską. Bo zawsze, wiesz, pytam gości, gdzie można ich znaleźć. Ja powiem, gdzie można znaleźć na Instagramie, na Joann Podgórska. Jak to jest jeszcze z Twoją dostępnością na innych mediach? No, Karola, no już jest ten moment, że chyba ten podcast w końcu się urodzi i naprawdę szukam czasu. Mam go super mało, ale bardzo, bardzo chcę ten podcast w końcu odpalić, w której sobie będę rozkminiała różne rzeczy, jak mi się zachce, tak jak mówiłam. A no właśnie, bo teraz już za tydzień będzie ten nasz podcast, więc ruszy za chwilę. Tak, ja wierzę, że on już ruszył albo zaraz ruszy i też myślę sobie, że na swojej stronce po prostu będę pisała o rzeczach, które mnie jakoś tam interesują, bo na Instagramie przestrzeni jest mało, ja to często piszę na spontanie, więc tak, odsyłam, zachęcam, jeśli byście chcieli jakieś więcej informacji o tych
produktach, jakby, z którymi ja działam, czyli Aquasol, to odsyłam na stronkę. Tak, też możecie do mnie pisać, jeśli chodzi o produkty te super japońskiego aminoapu i w Polsce jako Kogen, to też zobaczcie sobie, wejdźcie sobie na stronkę, też podlinkujemy. No i cóż. My się rozgrzewamy do kolejnych działań. Przepraszam za chaos, a cieszę się, że mogłam coś tam poopowiadać. Mam nadzieję, że jakieś treści zostaną wykorzystane. Coś się wytnie, coś się wytnie, coś się sklei. A my myślę, że wracamy z jeszcze zwiększoną siłą już niedługo. Także tak czekajcie. Do zobaczenia, dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że spełnił on Wasze oczekiwania i teraz wiecie znacznie więcej o suplementach. W opisie Was odsyłam oczywiście do Asi. Możecie tam też znaleźć produkty, które polecałyśmy i starałam się Wam spisać jak najwięcej takich naukowych informacji, które Asia przemycała, tak żebyście potem mogli łatwiej to znaleźć. Także oczywiście też przypominam, że podcastu możecie wysłuchać na Spotify, na iTunesie, na YouTubie macie wersję wideo, także też polecam, bo to jest coś jeszcze nowego w moim programie. Podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o 7 rano na początek tygodnia i na koniec mam dla Was ogromną prośbę, szczególnie jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi ocenę, opinię. Tam możecie mu dać odpowiednią ilość gwiazdek, zostawić kilka słów Waszej recenzji. Bardzo mi to pomaga, to promuje podcast, dzięki temu te, moim zdaniem, super ważne tematy trafiają do szerszego grona odbiorców. Jeśli chodzi o YouTube'a, tam możecie zawsze dać suba, polajkować dany odcinek, zostawić Wasze przemyślenia w komentarzu. Ja wszystko czytam, staram się odpowiadać. Tak samo jest zresztą na moim Instagramie Karolina Sobańska Podcast, bo tam każdy odcinek ma swój post i tam moim zdaniem najfajniej jest się komunikować i dyskutować na temat tego, o czym mówimy w odcinku. Tam też wrzucam zawsze na bieżąco informacje o tym, że nagrywam lub też wrzucam nowy odcinek, czy też dzielę się tym, kto jest moim gościem. I jeszcze kilka słów o Spotify, tam możecie oczywiście obserwować podcast i dodawać sobie do Waszej biblioteki konkretne odcinki, zresztą tak samo jest na iTunesie, możecie je pobierać na swoje urządzenia, także ja uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka, jeżeli lubicie mnie i Asię, to wiedzcie, że będzie się jeszcze działo, a ja się słyszę z Wami w podcaście już za tydzień, w poniedziałek o 7. Cześć!